mieście. Grudziądz wygrał organizację 35. Krajowego Zjazdu. Wydarzenie odbędzie się w terminie 20-21 maja. A jego hasłem przewodnim jest transport miejski w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Oczekiwania, potrzeby i możliwości. Informuję Państwa radnych, że z naszego szpitala przekazano leki oraz sprzęt medyczny o wartości blisko 20 tysięcy złotych dla poszkodowanych obywateli Ukrainy. Sprzęt trafił do Merostwa Lwowskiego, do Lwowa. Realizujemy pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zawodowym i w dostępie do edukacji. W ramach przedsięwzięcia można m.in. otrzymać wsparcie przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Uzyskać prawo jazdy kategorii B. Ponadto zaplanowano pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania i w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych. Już po raz siódmy zapraszam gimnazjalistów, Państwa również, na ogólnopolskie, na ogólnomiejskie targi edukacyjne. One są rejonowe, a nie ogólnopolskie. Targi odbędą się jutro w godzinach od 9 do 17 w hali GKS Olimpia. Ofertę przedstawią zarówno szkoły zawodowe, technika, jak i licea. Planujemy przygotowanie koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej w Grudziądzu. W związku z tym zachęcam wszystkich zainteresowanych rozwojem ścieżek rowerowych do wyrażania swoich uwag. Opinie oraz propozycje można składać do 31 marca, pisząc na adres drogirowerowe@zdmgrudziac.pl. 1 marca na grudziąckim rynku odbyła się inscenizacja z udziałem rekonstrukcji historycznej Rota. Rota Poland i Trójmiejskiej. Uczestnicy zaprezentowali mieszkańcom Grudziądza scenę z potyczki żołnierzy wyklętych z oddziałami Armii Czerwonej i Komunistycznej Bezpieki. Przy tej okazji dziękuję przedstawicielom grudziąckiej grupy Rota za przygotowanie tej uroczystości. Odpowiadając na prośbę Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, przygotowaliśmy plakaty oraz ulotki, za pomocą których będziemy informować seniorów, by byli ostrożni i nie dali się oszukać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawiadamiali służby mundurowe. Oficjalnie otworzyliśmy w ubiegłą sobotę nowy sezon kulturalny. Nie zabraknie koncertów kameralnych, warsztatów, spotkań i wystaw. Już dziś zapraszam mieszkańców i turystów do udziału w dużych koncertach plenerowych, jak i w innych koncertach organizowanych w Grudziądzu. Z całą pewnością największym wydarzeniem będzie występ szwedzkiej grupy Sabaton oraz Ray Wilson Genesis Classic Orchestra. Pragnę Państwa radnych także poinformować, że prowadzimy pracę nad wprowadzeniem karty dużej rodziny. Projekt uchwały w tej sprawie planuję Wysokiej Radzie przedstawić na sesji kwietniowej Rady Miejskiej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Pan Radny Kosiński, bardzo proszę. W zasadzie dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy inwestycji, która jest realizowana w budynku przy ulicy Piłsudskiego. Mówimy to o monitoringu, o którym Pan Prezydent mówił, bo jest to inwestycja, która będzie kosztowała trochę na pewno, bo sprzężenie wszystkich komunikatorów i tak dalej jest poważną inwestycją. Mam pytanie, czy w kontekście tej inwestycji nie przewidujecie Państwo w najbliższych latach sprzedaży tego budynku, bo w związku z przeniesieniem też budynku moblu i tak dalej, czy ten budynek pozostanie przynajmniej w perspektywie kilku lat najbliższym własnością gminy, czy nie będzie sprzedany? To jest jedno pytanie, bo jeżeli ponosimy takie koszty dzisiaj, instalujemy tam całe centrum i tak dalej, takie dowodzenie, obserwacji, to należałoby przewidzieć, aby ten budynek był jak najdłużej w naszej domenie, w naszej własności. I drugie pytanie dotyczy modernizacji linii tramwajowej, o której Pan Prezydent mówił, która jest realizowana
Ja mam takie pytanie dodatkowe techniczne też, czy w związku z tą modernizacją, która bardzo dużo kosztuje miasto, czy jest przewidziane położenie tak zwanych ciągów medialnych, na przykład, które w perspektywie mogą umożliwić położenie rur ciepłowniczych, a dotyczy to zmiany systemu ogrzewania w samym centrum Starego Miasta. Czy to Państwo też przewidzieli? Bo wiemy, jakie są dzisiaj inicjatywy, tam chociażby miasto Kraków podjęło taką inicjatywę o zakazie, prawda, opalania w piecach i tak dalej. Cały system zmienia się. Uzasadnienie oczywiście jest bardzo, bardzo mocne, bo wiemy, jak dzisiaj wyglądają kamienice niedawno rewitalizowane przy ulicy Mickiewicza. Jeżeli Państwo spojrzycie na fasadę, one są dzisiaj czarne, ciemne. Czyli warto by było też w kontekście tej modernizacji torowiska o tym pomyśleć. Dziękuję. Państwo, panie prezydencie, ja mam pytanie dotyczące liczników na skrzyżowaniach, a mianowicie, jeżeli te liczniki otrzymają pozytywne testy pana prezydenta, czyli do końca lipca, to jakiej ilości i na których skrzyżowaniach pan prezydent zamierza zamontować takie liczniki? Dziękuję. Szanowni Państwo radni, odpowiadam na pytanie pana radnego Kosińskiego. Monitoring, jak wspomniałem, będzie kosztował około 250 tysięcy złotych. Jest to projekt unijny. W ramach tego monitoringu będzie zainstalowanych 16 nowych kamer, jak również będzie wyposażona sala do monitoringu w taki sposób, aby umożliwić bieżące obserwowanie większej ilości kamer. A tych kamer mamy dzisiaj ponad 100 kilkadziesiąt, bo naszych jest około 40 i innych podmiotów, które są przyłączone. I co zamierzamy w tym budynku zrobić? Informuję Państwa i Wysoką Radę na bieżąco o przebudowie byłego kierowca 100 milów. W tym budynku chcemy zlokalizować całą pomoc społeczną z Grudziądza, czyli również z budynku na Piłsudskiego przenieść w tamtą stronę. Natomiast zwolni się budynek na Halera, a budynek na Piłsudskiego w całości przeznaczony pod potrzeby Straży Miejskiej. Będzie zwolniony z tyłu, częściowo z tyłu ten budynek parterowy, w którym straż przebywa głównie dzisiaj. Część pomieszczeń będzie przeznaczona na Państwową Inspekcję Pracy, dwa pokoje. Część na nadzór budowlany, który w tej chwili się mieści gościnnie na stadionie i wymaga tam remontu już, bo dach przecieka na Olimpii gościnnie. I tam będą inspekcje, tak jak powiedziałem, pracy i nadzór budowlany. A straż miejska w całości będzie przeznaczona do tego budynku przy ulicy Piłsudskiego. Że nie planujemy tego budynku absolutnie sprzedawać. Jeżeli chodzi o modernizację linii tramwajowej, to bardzo proszę pana prezydenta Sikorę o odpowiedź na pytanie, czy tam są również jakieś sprawy związane z przewodnictwem cielnym. Tak, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jeżeli chodzi o modernizację sieci tramwajowej, jeżeli chodzi o przyszły czas, jeżeli chodzi o zaścielanie inne alternatywne domów i kamienic w mieście, to również należy wspomnieć o wcześniejszej inwestycji, jaką była rewitalizacja ulic Starego Miasta, ponieważ przed tymi dwoma inwestycjami poprosiliśmy wszystkich gestorów sieci podziemnych, aby przewidzieli w swoich planach inwestycyjnych zmiany i modernizacji. Z tego skorzystała przede wszystkim Pomorska Spółka Gazownicza, która wymieniła sieci gazowe w obrębie całej Starówki, gdzie wszystkie kamienice mają nową sieć gazowniczą położoną, jak i nowe przyłącza, czyli jeżeli ktoś by chciał przejść na system zasilania gazem, na przykład ziemnym, to nie ma już problemu, nie będzie problemu rozkopywania ulic, jak i też skorzystała z tego częściowo energetyka, która, jeżeli ktoś by chciał ewentualnie przejść na zasilanie cieplne za pomocą prądu elektrycznego. Przykładem jest choćby nowa stacja przy ulicy Wodnej w okolicach muzeum. Jak mamy skrzyżowanie Wodnej i Pańskiej, mamy nową okrągłą trafostację, która tam już posadowiła swoją nową stację. Więc te dwie spółki z tego skorzystały. Nie będzie problemu, jeżeli przejść na te dwa media inne w zakresie, zakresie grzania. Nie ma. Nie było nigdy, nie są te. Tu nie ma takich możliwości jak na razie, ale główne sieci ciepłownicze przebiegają ulicami, więc przyłącza, gdyby będzie taka potrzeba, myślę, że technicznie istnieje taka możliwość. W tej chwili nie ma tego. Głębokiej rewizji całej struktury nawierzchni tych ulic w centrum miasta, to po prostu nasuwa się sam taki wniosek, aby rozważyć też przyszłościowo nawet instalacje z wykorzystaniem sieci ciepłowniczej naszego obecnego. To teraz.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie. No może tylko uzupełnię, że myśmy prowadzili rozmowy z OPC-em, natomiast infrastruktura na Starówce podziemna jest tak gęsta, jednocześnie mamy obszar wpisany do rejestru zabytków, że OPC jak gdyby nie był zainteresowany budową swojej sieci, ponieważ no, wykładało, wiązało to się z wyłożeniem potężnych nakładów inwestycyjnych, ponieważ musieli bardzo głęboko wejść, nie naruszając tej istniejącej infrastruktury, która tutaj jest. To można zobaczyć przy wykredytowaniu każdej z ulic, jak gęsta jest infrastruktura w obrębie Starego Miasta, bo tutaj mamy sieci telekomunikacyjne położone, mamy sieci gazownicze, energetyczne, mamy też sieci kanalizacji ogólnospławnej, bo mamy też kanalizację deszczową, mamy też wspólną i kanalizacyjną i deszczową. Nie byłoby jakby miejsca wejść jeszcze z kolejnym przeciągiem. Mamy wytypowanych skrzyżowań, poczekamy co wyjdzie z tego pierwszego licznika. Po tym okresie, jakie będą spostrzeżenia, to jest monitorowane, tak jak mówiliśmy. Ja tylko przypomnę, że to jest dalej w formie testu. Także nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby to zastosować wszędzie, więc czekamy również na takową zgodę z ministerstwa. Ja mam właśnie informację o prowadzeniu karty dużej rodziny, ponieważ w ubiegłym roku kilkakrotnie zadawałam pytanie, kiedy jest miasto w stanie prowadzić taką kartę. Chciałam dodać, że taką kartę, to znaczy 3+, już przynajmniej około 100 miast w Polsce ją po prostu jakby realizuje. Tym bardziej, że my mamy takie możliwości i to niemałe. Mamy baseny, mamy spółki, mamy jezioro, gdzie można po prostu rzeczywiście tam bilety albo bezpłatnie, albo służbom dla takich rodzin po prostu przekazywać. Mamy kino, także po prostu jest duża możliwość takiej karty prowadzenia i cieszę się, że nareszcie będzie prowadzona. Dziękuję. Panie Prezydencie, ja chciałbym się zapytać odnośnie ZIT-ów. Ja wiem, że Pan Prezydent jest po negocjacjach z ościennymi samorządami. Chciałbym się tylko dowiedzieć, czy, czy w tych negocjacjach już jakieś konkretne propozycje inwestycji zawarte, tak? Czy wiemy, co będzie robione? No, mnie by na przykład interesowało to, czy na przykład przylegające do terenu administracyjnego Grudziądza miejscowości jakieś ościenne, czy będą na przykład połączone ścieżkami rowerowymi wzdłuż dróg wojewódzkich czy krajowych z Grudziądzem. To by w znaczący sposób mogło poprawić komfort i Grudziądza, i tych mieszkańców gmin ościennych, miejscowości ościennych, tak? Na przykład, czy tego typu inwestycje są przewidziane? Ja wspomniałem o spotkaniach różnych. Trzy spotkania odbyły się z burmistrzami, wójtami gmin powiatu ziemskiego grudziąckiego, jak również zaprosiliśmy gminy przylegające do Grudziądza od strony Wisły z drugiej strony, czyli gminę Dragacz, Wardubie i burmistrza Nowego. Myśmy się przygotowali, odpowiadał za to pan prezydent Sikora, pod względem statystycznym, udowadniając panu marszałkowi, jakie wspólne relacje nas łączą. To znaczy te, które da się wyliczyć. Ilość uczniów korzystających ze szkół ponadgimnazjalnych, ilość osób przyjmowanych w naszym szpitalu, mamy system informacyjny błyskawicznie, i jak również ilość Grudziądza pracujących w gminach Dragacz, Wardubie i Nowe, i odwrotnie ilość tych mieszkańców pracujących w Grudziądzu. Niezależnie od tego, pan marszałek posiłkował się statystycznymi danymi, które były przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i drugimi danymi, które pan marszałek zlecił panu profesorowi Kaczmarkowi, który tam miał bodajże 14 różnych parametrów. W wyniku tych ustaleń powstała propozycja do zarządu wojewódzkiego, aby w skład grudziąckiego ZIT-u weszły następujące miasto Grudziądz oczywiście, następujące gminy. Gmina wiejska Grudziądz, Roguźno, Gruta, gmina Radzyń i gmina Dragacz. Nie zmieściły się w tym ZIT-ie gmina Łasin, gmina Świecie nad Osą, gmina Wardubie i gmina Nowe. Co teraz dalej? Dalej będzie zarząd województwa musiał to zatwierdzić, sejmik przyjąć. Jeżeli to będzie zatwierdzone, my przystępujemy do budowy strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Zrobimy podstawy formalne, jak ma to wszystko funkcjonować. Przedstawiciele poszczególnych gmin będą w takim specjalnym zespole. Państwo radni też przyjmiecie strategię zintegrowanych inwestycji terytorialnych. I w tej strategii będą, panie radny, dopiero te zadania. Jeszcze jest za wcześnie. Środki finansowe będą wyliczone według ilości mieszkańców w danej gminie.
te środki były przeznaczone na nasze województwo właśnie według takich wyliczeń, według ilości mieszkańców w danym województwie. I według tych wyliczeń dalsze inwestycje terytorialne też tak będą funkcjonowały. Też tak będzie funkcjonował układ metropolitalny bydgosko-toruński właśnie według ilości środków finansowych na jednego mieszkańca. Także jeszcze jest za wcześnie, ale w naszej propozycji do pana marszałka były oczywiście ścieżki rowerowe, był transport niskoemisyjny do sąsiedzi, czyli taki transport, który będzie emitował jak najmniej spalin. Taki transport może być zakupiony za 85% dofinansowania i tak dalej, i tak dalej. Były również działania związane z ochroną środowiska. Cały szereg jeszcze innych propozycji, ale to państwo tu po zatwierdzeniu przez marszałka właśnie tej propozycji, jaką w tej chwili państwu przedstawiłem, kto ma należeć do tego ZIT-u naszego, grudziąckiego, dopiero będziemy te działania podejmowali. Dziękuję. Na rok 2013 jest to sprawozdanie, które jest przepis, zgodnie z przepisami jest przedkładanie Radzie. Nad tym nie głosujemy. Czy jakieś państwo macie uwagi, pytania? Bardzo proszę pan radny Wiśniewski. Program i sprawozdanie z realizacji wspierania rodziny. Natomiast na stronie 5 tu jest wyszczególnienie, ile rodzin korzysta, czyli liczba rodzin zobowiązanych przez sąd i tak dalej, te wszystkie. I w punkcie 6.1 i 6.a są ze względu na osiągnięcie celu. To tylko dwie rodziny osiągnęły ten cel. Wiadomo, że rozbicie to jest do 3 miesięcy powyżej i powyżej roku, czyli praca, rozumiem, powinna być jeszcze nawet i dłużej. Ale 6.2 jest punkt ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę. I dlatego chciałbym wiedzieć, dlaczego no po prostu czy ta rodzina zrezygnowała, czy w ogóle sprawozdanie nie ujęto, jak to się ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, bardzo proszę. Ta tabela dotyczy liczby asystentów rodziny gminy, która pracowała właśnie z tymi rodzinami. I pana radnego pytanie było, aby w punkcie 6.2, co to się stało, tak, ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę. Bardzo proszę, pani naczelnik, tak? Bardzo proszę. Nie widzę. A pan dyrektor Zieliński, bardzo proszę. Panie przewodniczący, wysoka rado. Odpowiadając bezpośrednio na to pytanie pana radnego, chciałem zauważyć, że w pracy z rodziną nie ma wyłącznie sukcesu. Są rodziny takie, które są zmotywowane przez naszych pracowników do pracy z pracownikiem socjalnym. Są rodziny takie, które niestety musi zmotywować sąd. Ale ustawa daje prawo tej rodzinie. Jeżeli na samym początku, nawet jeżeli sąd ją zobowiąże do pracy z asystentem rodziny, albo po pewnym czasie ma prawo powiedzieć, my niestety dziękujemy. I wtedy tą informację przekazuje się do sądu, ewentualnie żeby sąd podjął inne działania w przypadku takim, gdy chodzi o zapewnienie dobra małoletnim dzieciom. Sąd może te dzieci skierować do rodziny zastępczej, do placówki. Ale rodzina zgodnie z ustawą posiada prawo zaprzestania pracy z asystentem rodziny. I tak dalej. I to czasami nie przynosi korzyści. Czyli tutaj prawo, skoro sąd nakazuje, rodzina jeszcze ma te prawo, to wiecie, to jest dla mnie jest niezrozumiałe i nie tylko dla mnie. Dziękuję bardzo. Pan radny Wiśniewski, bardzo proszę. Panie przewodniczący, wysoka rado. W punkcie tym mam zapytanie takie dotyczące zwiększenia wydatków, czyli związane z procesem, który opiewa na 25 tysięcy złotych i dalej zapłatę za wykonanie prac, które nie było w planie, 110 tysięcy złotych. Czy to już musiało trafiać do sądu? No, mam tutaj obawę, bo wydaje się pieniądze czasami niepotrzebne, jeżeli załóżmy w zawiesie takim w opracowaniu budżetu to nie było, później jednak musiało się znaleźć i dopiero na wniosek sądu dajemy załóżmy i musimy to zapłacić, to co się komuś należy. Prosiłbym o bliższe wyjaśnienie. Dziękuję. Ale precyzyjnie panie radny, na której stronie to jest uchwały, tak? Żebyśmy czego to dotyczy, bo tych kwot jest sporo w tym projekcie. Czyli zadania własne. Strona
27, punkt 3. Zwiększenie zapłaty należności firmy DHV Polska Warszawy odsetki i później dalej w tym jest o wyrok sądu 110 766 zł. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to są wydatki, które wiedzieliśmy, że poniesiemy i wiedzieliśmy tylko kiedy, ponieważ sprawa toczyła się w sądzie. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że tak naprawdę jak mamy jakąś inwestycję, a przy większości tych inwestycji pojawiają się zadania dodatkowe. Państwa na tej sali wielokrotnie informowaliśmy akurat o drugim etapie trasy średnicowej, że tam nam się pojawiły zmiany dokumentacyjne, po pierwsze związane z wyjazdem tutaj w ulicę Kasprowicza, w okolicy Centrum Edukacji Ekologicznej. Na końcu, gdzie dzisiaj budowany jest ostatni etap średnicówki, powstała przepompownia wód opadowych, roztopowych już pod kątem ostatniego odcinka trasy średnicowej, a na ulicy Lotniczej mieliśmy wymianę gruntów i zmianę technologii posadowienia pompowni wód deszczowych w okolicy WZ-u. I te wszystkie roboty dodatkowe wyceniono na około 5 milionów złotych, przy czym większość z nich zmniejszyła nam roboty ostatniego odcinka, bo to był jakby dodatkowy zakres. Możemy zgodnie z prawem zamówień publicznych zlecić wykonawcy jako dodatkowe, natomiast zgodnie z orzecznictwem sądu nie możemy nadzorowi zlecić robót dodatkowych. No i jest takie kuriozum w prawie naszym, mamy takie orzecznictwo, tak? Czyli mamy tą samą budowę, mamy wykonawcę, mamy kierownika budowy, jemu możemy zlecić dodatkowe prace, ale nadzorowi, który jest na tym, nie możemy tego zlecić, a on tą pracę musi wykonać. Więc na radach budowy wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że gdybyśmy im to zlecili, to w takim przypadku każda kontrola, na przykład w centrum u innych projektów transportowych, zarzuca nam, że złamaliśmy zasadę konkurencyjności wynikających z prawa zamówień publicznych. Więc mówiliśmy, słuchajcie, róbcie to, wystąpcie do sądu, jeżeli sąd wam przyzna rację, to my wam to zapłacimy. I myśmy po prostu nie wiedzieli, kiedy to w sądzie się skończy, stąd te kwoty nie były przewidziane w samym budżecie. Przewidywaliśmy na to zadanie, tak proporcjonalnie licząc od wartości zamówienia, ile nadzór procentowo wynosił na całości. Myśmy przewidywali, że zapłacimy około 150 tysięcy złotych. Jak widzimy w projekcie uchwały będzie tego mniej, bo będzie około 130 tysięcy wraz z odsetkami, a firma DHV zażądała od nas w procesie sądowym prawie 550 tysięcy złotych. Więc sąd po powołaniu dwóch biegłych w pierwszej instancji no sprawa się zakończyła, jest wyrok sądowy, z wyrokami sądów się nie dyskutuje, stąd też do Państwa ta propozycja, aby to po prostu zmianę w budżecie zrobić. Dlaczego tak nagle to wyszło? Ponieważ no, firma DHV też jakby uwzględniła wyrok pierwszej instancji, dała oświadczenie, że nie zamierza się odwoływać dalej, stąd tutaj jest. A gdyby się odwoływała, no to być może potrwałoby to jeszcze kilkanaście miesięcy, a może i lat. Niestety, no tutaj jak wspomniałem na początku, jest kuriozum, są po prostu orzecznictwa sądów, że nie można zlecić bezprzetargowo nadzoru, jeżeli zwiększamy zakres kontraktu dla nadzoru samego. Wykonawcę możemy zlecić aneksem, nadzorowi nie możemy zlecić. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o przybliżenie informacji dotyczącej, znajdującej się na stronie 13, budowa szpitala. Co oznacza pojęcie pierwsze wyposażenie? Bardzo proszę. Budujemy nowe oddziały, między innymi kardiochirurgii i pierwsze wyposażenie to są obiekty, na przykład biurka, krzesła, to są również podszafki, to jest pierwsze wyposażenie. O którym mówisz? O którą pozycję? Tu ja nie bardzo proszę Panie Radny, o pozycję. Strona 13. Strona 13. Budowa szpitala. Góry, punkt pierwszy. To jest zgodnie z umową podpisaną wyposażenie medyczne. Panie Naczelnik, to jest ile lat to będziemy? 4 lata, tak? Mhm. Łącznie 7, 3 lata wyposażamy, jeszcze 4. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze pytania tego punktu? Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ nie usłyszałem nic, informacje prasowe pojawiały się o kolejnym kredycie szpitala 40 milionów. Czy może Pan
prezydent coś więcej na ten temat powiedzieć? Jaki to jest kredyt? Może byśmy w punkcie zapytania o Pani Radę. Dobrze, no bo ja nie znam tematu Pani Radny. No, prasa pisała, jeszcze to, to ja nie wiem, co Pan się prasy pyta. Ja nie znam tematu. Rozumiem, czyli Pan Prezydent nic na ten temat nie wie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze pytania do tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Na sali obecnych jest 22 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Szesnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 6 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Panie Przewodniczący, czy ja mogę coś sprostować swoją wypowiedź? Proszę bardzo. Panie Radny Kosiński, jest przez Pana Dyrektora Szpitala ogłoszony przetarg na kredyt na 30 milionów na wyposażenie. To jest w gestii Pana Dyrektora Szpitala. Chciałem sprostować na wypowiedź. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany prognozy finansowej miasta Grodziąca na lata 2014-2027. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz, obecnych na 22 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Szanowni Państwo, zarządzam powtórzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Siedemnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pięciu radnych się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu dwóch radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, kolejny punkt w porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania. Tutaj chciałbym się tylko Państwu przypomnieć, że autopoprawka załącznik to została rozdana na komisjach. Jesteście Państwo posiadaniem autopoprawki. Czy ktoś z Państwa jakieś ma pytania, dyskusje nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu dwóch radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie tworzenia odrębnych obwodów głosowania dla gminy miasto Grodziąc dla wyboru do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25 maja 2014 roku. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dotyczyło również wcześniejszego punktu, ponieważ chciałem zwrócić uwagę, a może zasugerować, poprosić też Pana Przewodniczącego o możliwość w ogóle przeanalizowania sposobu wybierania członków do obwodowych komisji wyborczych. Chodzi o to, aby może ten system trochę usprawnić. Nie wiem, na jakiej podstawie dokonuje się tutaj wyboru na zasadzie głosowania, tak? Losowania. Chciałem się spytać, czy w ogóle ten system dałoby się w jakiś sposób usprawnić? To, tak jak powiedziałem, byłby troszeczkę sprawiedliwszy. Posłużę się tutaj pewnym przykładem. Mój komitet, nasz komitet wyborczy na 53 komisje miał tylko 35 członków w tych poszczególnych komisjach obwodowych.
co oznacza, że w 18 komisjach obwodowych nie mieliśmy w ogóle, więc dlatego też moje pytanie, czy jest jakaś możliwość spróbowania, przeanalizowania tego, czy ten system wyboru do komisji obwodowych poprzez głosowanie, czy inny sposób udałoby się zmienić? Ja rozumiem, panie radny, że to nie ma bezpośredniego związku, bo tu nie mamy w ogóle zasad o obwodowych komisjach, tylko mieliśmy okręgi, potem obwody i teraz stworzenie. Nie, może pan prezydent teraz trzy razy w końcu. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny, to jest wszystko opisane w ordynacji wyborczej. Komisje obwodowe mogą liczyć do 9 osób. Zasada jest taka, że zawsze jest z ramienia urzędu kierowana osoba, która jest gospodarzem danego miejsca. Chodzi o klucze, dostęp do telefonów, do całej infrastruktury, a pozostałe osoby są zgłaszane przez komitety wyborcze, które rejestrują swoje listy. Jeżeli jest więcej tych komitetów wyborczych niż zarejestrowanych list, to obowiązuje losowanie, publiczne losowanie. I to losowanie jest w tym miejscu, gdzie w tej chwili się znajdujemy, co 4 lata tak to wygląda. A mówiąc o tym, co pan miał, to oczywiście wszystkie komitety mają dużo mniej. Tam, ja nie pamiętam, ile komitet, który ja reprezentowałem, miał, ale też miał chyba niespełna 35 osób. Także tu innej procedury nie ma. Jak się zgłasza więcej komitetów niż 8, to musi być losowanie. Państwa Rady się za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. 22 radnych głosów za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały związku uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Grudziądza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. 22 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała także jednogłośnie została podjęta. Dziękuję. Projekt uchwały na bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos nad tym projektem? Pani radna Wodniewska, bardzo. Szanowni radni, ja chciałam tylko powiedzieć, że ten projekt uchwały jest jakby na wniosek Komisji Zdrowia. We wrześniu odbyło się posiedzenie i po prostu Komisja Zdrowia podjęła takie jakby uchwały. Ja wystąpiłam z wnioskiem do pana prezydenta o zmniejszenie litrażu z 25 na 18. Uważaliśmy, że rzeczywiście, że to zmniejszenie jest jakby koniecznością, jakby zachętą będzie do więcej oddawania po prostu krwi. Mamy nowy szpital, duży szpital po prostu i wiadomo, że tej krwi nigdy nie za dużo, zresztą nasza krew również idzie gdzieś dalej. Także bardzo cieszę się, że w końcu ten projekt tej uchwały został nam przyłożony. Bardzo proszę panią sekretarz, nadal 22 radnych jest na sali. Kto z państwa radnych się za przyjęciem projektu uchwały? Głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały związku uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie ustania cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Głosów za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. I szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Głosował za przyjęciem projektu uchwały. Także uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina, miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Marek Szczepek, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Zmartwiła mnie troszeczkę kwota dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Ta kwota jest taka sama, jaka była w ubiegłym roku. No przecież wiemy, że jest inflacja, wiemy, że wszystko drożeje, a te warsztaty po tych turbulencjach wieloletnich na razie są ustabilizowane i chyba zależy nam wszystkim, żeby w tych warsztatach było dobrze i działo się dobrze. Moje pytanie jest takie, czy są jakieś inne, bowiem wiem, że miasto to musi dodać 15% do tych kosztów, które Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przydziela. Czy jest jakiś inny fundusz, w którym my te warsztaty dofinansowujemy jeszcze, żeby jakby było to porównane? Dziękuję. Szanowni Państwo, to jest akurat jedna z kwot narzucona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji. Liczba osób uczestniczących w warsztatach razem, wskaźnik, który narzuca PFUNS. Warsztaty są prowadzone przez stowarzyszenie i stowarzyszenie może pozyskiwać środki z różnych innych źródeł. My jako miasto mamy obowiązek dołożyć te środki, które wynikają także z ustawy. Innych możliwości prawnych tam dziś nie ma wspomagania. Ale ja myślę, że warsztaty mieszczą się w tych pieniądzach, które Państwowy Fundusz Rehabilitacji przekazuje. My prowadziliśmy i prowadzimy nadal nadzór nad warsztatami i remontują pomieszczenia i opłacają wynagrodzenia i dostarczają środków żywności i materiałów na potrzebnych do terapii. Nie widzę na dzień dzisiejszy jakichś wyjątkowych potrzeb w tym zakresie. Są jeszcze pieniądze, które Szanowni Państwo przekazaliście już w zeszłym roku na remont dachu i instalację centralnego ogrzewania. Że są takie fundusze, którymi dysponuje miasto, na przykład to popularne zwane kapsłowe, w którym możemy też warsztaty wspomóc. No, bardzo bym prosił, żeby urząd widział, że jeżeli kto prowadzi stowarzyszenie, to znaczy, że robi to podmiot, który zamiast jakby służb miejskich wykonuje jakby poważne zadanie, bardzo ważne dla miasta, bardzo ważne dla obywateli naszego miasta i takie spojrzenie troszeczkę bardziej pomocowe ze strony miasta byłoby wskazane. Z kapsułowego mają swoje określone przeznaczenie. Nie ma dowolności w dysponowaniu tymi środkami. Na temat ich uzupełnienia tutaj pana prezydenta Szczusowskiego. Bardzo proszę spokojnie. Bardzo proszę. Jak pani naczelnik wspomniała, WTZ-y prowadzą stowarzyszenie. Dzisiaj przed nami pojawia się ogromna, wielka możliwość pozyskania dodatkowych środków. Myślę tu przede wszystkim środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, a pojawiła się w lutym już trzecia wersja tego programu, projekt. Tam się przewiduje około 30% środków w sprawie 2 miliardy euro przeznaczonych na nasze województwo właśnie na wsparcie różnych tych miękkich projektów. Więc na pewno każde stowarzyszenie ma tego typu możliwość i wierzę w to, że każde stowarzyszenie, które jest zainteresowane uzyskiwaniem dodatkowych środków, a pan marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piastowski przewiduje, aby dawać dofinansowanie maksymalne do poziomu 85% kwoty całego zadania, więc myślę, że tych środków dla tego typu stowarzyszeń, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, nie powinno zabraknąć. Wydział może formalnie pomóc takim stowarzyszeniom, pokazać im te możliwości, ponieważ wiemy, że w Grudziądzu jest ten problem, ponieważ stowarzyszenia nie mają w swoich zasobach prawników, ludzi kompetentnych, którzy by umieli pisać projekty unijne i tak dalej, i tak dalej. Także czy urząd wspomaga stowarzyszenia i inne podmioty pod względem formalnym? Oczywiście, że pracownicy Urzędu Miejskiego, zwłaszcza Wydziału Funduszy Europejskich, są otwarci na to, aby wspierać wszelkie NGOsy,
czyli te pozarządowe organizacje, aby przygotowywać projekty unijne. Mało tego, planujemy właśnie dla nowej perspektywy, specjalnie dla wszelkich stowarzyszeń, wydzielić nawet osobę w Wydziale Funduszy Europejskich, która będzie wspierać takie. To taki jakby jeden z problemów, który nam w ogóle wyszedł na przyszłą perspektywę, też analizując mapę pomocy unijnej dla województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie ona w gruziącym nie wygląda najgorzej, porównując się do innych samorządów, ale widzimy, że właśnie stowarzyszenia mają z tym problem. Ja choćby dzisiaj przed sesją miałem jedną panią z jednego stowarzyszenia, która akurat działa może nie w branży tej społecznej, bardziej sportowo-rekreacyjnej, w zeszłym tygodniu inną, które właśnie szukają pomocy i takiej pomocy każdemu, kto się do nas zwrócił, udzielimy. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma już pytań, szanowni państwo, przystąpimy do głosowania w Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przystąpimy do głosowania. Kto z państwa? 22 radnych, tak? Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. 22 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Dalsza uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję państwu. I szanowni państwo, przechodzimy już do ostatniego dzisiejszego projektu uchwały. To jest projekt uchwały, nieco uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Grudziądz na lata 2009-2015. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Powtórzyć, tak? Dobrze, mówię. Te 22 osoby, troszeczkę nas tutaj kolejne uchwały. Jeszcze raz głosujemy. Szanowni państwo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad, to jest interpelacje. Odpowiedzi na interpelacje otrzymali radni pan Krzysztof Kosiński, pan Tomasz Tomaszek, złożyli interpelację między sesjami, i pan Artur Wiśniewski. Czy panowie do tych odpowiedzi coś chcieli się ustosunkować? Powiska na terenie osiedla Wiszek, problemowo bardzo nabrzmiałego od wielu lat. W odpowiedzi uzyskałem informację, że w miesiącu kwietniu rozpoczną się procedurę. Natomiast interpelacja dotyczyła jak gdyby finalnego rozstrzygnięcia tej sprawy, a mianowicie wybudowania, zakończenia budowy targowiska. Znając sposób realizacji różnych inwestycji w mieście, łącznie z trasą średnicową na czele, która jak wiemy trwa bardzo długo, chciałbym, aby pan prezydent ponownie doprecyzował i określił precyzyjnie termin wykonania remontu nawierzchni targowiska, no w kontekście nawet przewidzianego projektu, kosztorysu i tak dalej, bo jest to istotne dla mieszkańców, żebyśmy nie mieli tutaj podobnych poślizgów w tej kwestii, tak jak w przypadku innych realizacji, bo tak jak podkreśliłem na samym początku, problem jest bardzo nabrzmiały. Czyli chodzi o finalne zakończenie tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Panie państwo radny, panie radny, na trasie średnicowej nie mam żadnego poślizgu. Tak, na samym początku informując pan radnego. Natomiast chciałem pana radnego poinformować, że dokonaliśmy już wyboru projektanta targowiska w dzielnicy Miszek. Projektant został zobligowany do tego, aby przygotował koncepcję samego targowiska, ponieważ sam plac w Miszku przy ulicy Kosaka jest bardzo duży. Tam na tym placu jest lokalizowana również pętla dla autobusów komunikacji publicznej. Częściowo zajmowany jest plac pod parking, jak i też pod targowisko.
Chcielibyśmy, mając tą koncepcję, zorganizować w szkole podstawowej w Niszku spotkanie z mieszkańcami, aby mieszkańcy wypowiedzieli się co do samej koncepcji, bądź też wprowadzili swoje sugestie, w jaki sposób ma wyglądać ten plac targowy, pętla autobusowa, miejsca parkingowe, czy ewentualne miejsce do wypoczynku, choćby dla dzieci, bo jak wiadomo, plac się wygładzi, będzie gładki, będzie to można sobie choćby na wrotkach, rolkach również spędzać wolny czas. Sądzę, że takie spotkanie powinno odbyć się jeszcze w miesiącu kwietniu. Jeżeli mieszkańcy osiedla Miszek zaakceptują tę koncepcję, potrwają prace projektowe, będziemy starać się o uzyskanie jak najszybsze pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie oczywiście przeprowadzona procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy samego targowiska. I przewidujemy, że jesienią tego roku powinniśmy już oddać do użytku nowe targowisko w Niszku. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, czy jakieś jeszcze uwagi do odpowiedzi na interpelację? Oczywiście pan Tomasz Tomaszek będzie mógł złożyć na następnej sesji. Jeżeli nie ma, czy w dniu dzisiejszym ktoś z państwa chciałby złożyć interpelację? Pan Tomasz Tomaszewski, następnie pan radny Kosiński. Bardzo dziękuję. Interpelacja wynika ze spotkań z mieszkańcami Grudziądza oczywiście, ale przede wszystkim ze spotkań z turystami, którzy przyjeżdżają do nas odwiedzać nasze miasto i co zauważyli, czego nam w naszym mieście brakuje. Tematu nie nowego, tematu, który kiedyś się przewijał przez naszą sesję, ale ta interpelacja dotyczy właśnie tych opinii. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, uwagi na zbliżający się okres turystyczny oraz zwiększoną liczbę odwiedzających nasze miasto turystów, zwracam się z prośbą o zwiększenie zaangażowania w projekt budowy tzw. ławeczki ze znaną postacią naszego miasta. Opinii wielu mieszkańców, jak i mojej, przewala stanowisko za stworzeniem postaci kawalerzysty ułana jednącego na koniu. Powyższa postać oddaje zarówno pamięć, jak i wojskowy charakter naszego miasta, a co za tym idzie, kontynuuje ułańskie tradycje, gdyż niewiele miast może pochwalić się taką przeszłością. Myślę, że wielu Grudziądzan, przede wszystkim turystów, z przyjemnością upamięci swój wizerunek u boku takiej postaci, postaci, której nasze miasto zawdzięcza część swojej historii. Dziękuję bardzo. Kolega też nie wie. Chodzi o ławeczkę, czy chodzi o ułana na koniu? Teraz tego konia na ławeczce raczej się nie posadzi. Oczywiście, że nie. Jest ogólnie znane przyjęte w informacji, że jest tak zwana ławeczka za nią postacią, tak? Czy nie chodzi o kwestię jest stowarzyszenie Klub Seniora Regionalisty, który dokładnie wyszedł z inicjatywą budowania w naszym mieście ławeczki z pokernika. Ławeczki z pokernika. Wspomniałem, tak. Jest też jakby pomysł z pobudowania tego. Ja myślę, że tego typu inicjatywy mieszkańców jak najbardziej nadają się w ten nowy projekt budżetu obywatelskiego, który można byłoby zgłosić jako zadanie. To, o czym dzisiaj na początku sesji Rady Miejskiej pan prezydent wspominał, są spotkania z mieszkańcami. Tam mamy założoną kwotę około 2 milionów złotych. Na poszczególne dzielnice około 200 tysięcy złotych. Przy czym, jeżeli dane zadanie nie wejdzie, bo może się tak zdarzyć, w ten tegoroczny pilotażowy budżet obywatelski, to oczywiście będzie ono zanotowane, będzie go można sobie jakby brać pod uwagę do przyszłorocznego budżetu, aby tego typu inicjatywę zrealizować. Myślę, że jak najbardziej słuszna inicjatywa. Bardzo proszę, panie radny. Panie prezydencie, znam założenie oczywiście, bo wyraziłem informację, przedstawię informację i opinię, iż chodzi o wielu turystów, tak, z którymi ja osobiście rozmawiałem, którzy nie mają oprócz tej kawalerzysty i panny przed naszym urzędem miasta, nie mają innej postaci, tak powiem, co mogą sobie upamiętnić zdjęcia. To są opinie głównie turystów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński, bardzo proszę. Proszę, szanowni radni, mam dzisiejsze dwie interpelacje, które dotyczą, aczkolwiek być może spraw mniej ważnych, że tak powiem, nie najważniejszych w mieście, ale spraw bardzo ważnych ze względu, że dotyczą bezpieczeństwa, zdrowia mieszkańców. To są kwestie, jak gdyby, takie, no powiem, priorytetowe. Pierwsza interpelacja dotyczy zainstalowania kolejnego progu spowalniającego na ulicy Droga Kaszubska pomiędzy wjazdem na teren osiedla Miszek i skrzyżowaniem ulica Droga Kaszubska, ulica Droga Mazurska. Aktualna sytuacja natężenia ruchu przy tak istnym wzroście motoryzacji spowodowała nie tylko przyrost w liczbie samochodów, ale także eskalację niebezpiecznej jazdy.
a w tym wzrost zagrożenia wypadkami ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Ciąg komunikacyjny wjazdu na osiedle zachęca dość często do przekraczania prędkości i niebezpiecznej jazdy. Na tym odcinku zdarzyło się już kilka kolizji w ostatnich kilku latach, a w ostatnim tygodniu nawet jedna bardzo niebezpieczna. Nie mówimy już o liczbie przejechanych kotów. Odcinek tej ulicy w sposób szczególny zachęca do przyspieszenia dojazdu do domostw, czasami do sklepów, w tym do Biedronki. Dodatkowym zagrożeniem na skutek przekraczanych prędkości są obciążone osoby wjeżdżające na skrzyżowanie. Właśnie ulicy Droga Kaszubska, Droga Kujawska i Droga Mazurska. Z którejkolwiek strony trudno jest czasami wjechać. Trzeba zachować wyjątkowo szczególną ostrożność. Poza tym wielu mieszkańców posesji tej ulicy, także tego odcinka, skarży się na duże wibracje w budynkach, w pokojach, na które być może wpływa także prędkość samochodu. Istniejący już próg spowalniający około 100 metrów dalej na ulicy Droga Kujawska zmniejszy już nieco prędkość w obrębie szkoły. Dał efekt. Jednak ten odcinek jest pokusą dalej. Nawet rozpędzone autobusem ZK z dużą masą starają się czasami zbyt szybko przejeżdżać go. Czemu się nie dziwimy, bo są warunki. Należy pamiętać także o lokalizacji małych sklepów w obrębie tego skrzyżowania, przy którym jest zwiększone zainteresowanie pieszych i zmotoryzowanych. W związku z powyższym, aby nie doszło do większej tragedii z udziałem uczestników ruchu, składam interpelację w sprawie zainstalowania tego dodatkowego progu spowalniającego, który na pewno uskuteczniłby ograniczenie prędkości i zapewniłby większe bezpieczeństwo dla mieszkańców, a może nawet zmniejszyłby te wibracje w domach. Przypomnijmy także, że najbardziej skuteczną metodą ograniczeń prędkości są instalacje przynajmniej dwóch progów w niedalekiej odległości. W tym przypadku byłoby to na wjeździe na teren osiedla i nieco dalej, a ten próg już jest. To jest pierwsza interpelacja. Druga interpelacja dotyczy instalacji oświetlenia elektrycznego lamp przy ulicy Pocztowej w obrębie Placu Zabaw. Uzasadnienie. Miejsce to wymaga instalacji oświetlenia sztucznego z powodu całkowitych ciemności panujących na tym terenie. Wysokie zadrzewienie i zwarta zabudowa ogranicza znacząco dostęp jakiegokolwiek światła nawet w porze wieczorowej. Teren Placu Zabaw stał się ulubionym miejscem bytności osób pijących alkohol, co tworzy niedobry wizerunek tego miejsca, jak i zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców ze strony przebywających tam osób. Brak oświetlenia stał się przyczyną okresowych dewastacji sprzętu i ławek. Po prostu w takich ciemnościach można robić wszystko, nikt nie wie kto i co. Z tego powodu zwracam się w imieniu mieszkańców o rozważenie metody oświetlenia tego terenu i proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej przed zbliżającym się okresem letnim, nie tylko przed wyborami. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko taką prośbę, oczywiście Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zajmie się sprawą progów zwalniających. Miałbym taką prośbę do pana radnego, aby jeżeli zapadnie decyzja pozytywna tej komisji, aby jako mieszkaniec Miszka wspólnie może z tą komisją porozmawiał, czy przekonał też mieszkańców o okolicy, gdzie ten próg ma być zamontowany. Ponieważ mamy doświadczenia takie w Grudziądzu, że najpierw mieszkańcy z jednej strony mówią, załóżcie próg, bo za szybko się jeździ, natomiast nikt nie chce tego mieć pod swoimi oknami, ponieważ jest hałas. Na przykład choćby w ulicy Kalinkowej, tak, gdzie z jednej strony mieliśmy kolejki mieszkańców, załóżcie progi, bo za szybko się jeździ, z drugiej kolejki mieszkańców, którzy te progi mieli pod swoimi oknami, ponieważ jednak to są właśnie wibracje, o których pan radny wspominał, to są drgania związane z hamowaniem. Czyli w okresie, gdy jest sucho, piskiem również tarcz hamulcowych, więc tu o to pana radnego będę prosił o pomoc jako znawcy mieszkańców, abyśmy wspólnie może rozważyli tą lokalizację tych dwóch progów. Natomiast jeżeli chodzi o plac w ulicy Pocztowej, czy chodzi o ten plac pomiędzy Pocztową ulicą a parafią świętego i tam na końcu. Ja powiem tak, że jeżeli mielibyśmy rozważać budowę oświetlenia, to na pewno nie przed wakacjami, panie radny, ponieważ takie środki w budżecie na ten rok nie zostały zapewnione. Wymaga to oczywiście przesunięć innych zadań. Inicjatywa jak najbardziej, natomiast pamiętajmy, że budowa nowego oświetlenia elektrycznego wiąże się z wykonaniem projektu budowlanego, uzyskaniem pozwolenia na budowę
uzyskaniem prawa własności do dysponowania gruntem, a to niestety wymaga czasami wielu miesięcy, aż dojdziemy do samego pozwolenia na budowę. Bo budowa to oczywiście te 2 tygodnie nam postoją, natomiast proces papierowy czasami trwa i rok czasu, bo jeżeli wchodzimy na przykład z zasilaniem przez inne działki nie miejskie, no to staje taka dokumentacja na komisji uzgadniania, na ZUD-zie, tak zwany zespołu uzgodnień dokumentacyjnych tutaj, który u nas w urzędzie pracuje w Wydziale Geodezji i tam gestorzy poszczególnych sieci podziemnych będą musieli się jak gdyby wypowiedzieć, czy dany ten przewód, czy kabel nie będzie dotyczył ich sieci. Więc to się na pewno nie da zrobić w 2 tygodnie. Nawet gdybyśmy mieli środki, to i tak to jest minimum. Proszę takie zadanie zgłosić. Proszę bardzo. Progi zainstalowane przy ulicy Kalinkowej były bardziej zaporami niż może programami spowalniającymi. Ja wiem, że te urządzenia albo taka konstrukcja wybudowana na jezdni musi spełniać określone kryteria techniczne zgodnie z przepisami i tak dalej, ale to, co wykonano przy ulicy Droga Kujawska, taki próg już istnieje. Jest to próg z nałożenia asfaltowego, który w pewnym względzie też spełnia swoje znaczenie, aczkolwiek nie tak doskonale jak to urządzenie metalowe, które leży na jezdni. I chciałem powiedzieć, że ten próg nie hałasuje, który jest przy ulicy Droga Kujawska, jest to miękki próg asfaltowy, nadłużenie asfaltowe, które też powoduje, że w minimalnym stopniu samochody tam jednak spowalniają. Jest to rozwiązanie, uważam, i bezpieczne, i dobre. Natomiast dzisiejsze wibracje oczywiście nie pochodzą z powodu jakichś tam progów, których nie ma jeszcze, ale z powodu być może konstrukcji sztywnej po ułożeniu chodnika, po wymianie nawierzchni chodnika, to wszystko bardzo się usztywniło i przenosi dzisiaj drgania do wewnątrz budynków. No tak to wygląda. Ale próg jest istotny, tak jak powiedziałem, ze względów bezpieczeństwa poruszających się mieszkańców zarówno pieszo, jak i samochodami, ponieważ rozwijane prędkości są dość duże, a ograniczenia wiemy, jak wpływają i są przemawiające. Dziękuję bardzo. Państwa? Nie widzę. Przechodzimy do zapytań i wolnych głosów. Ja jeszcze tylko przed udzieleniem Państwu głosu chciałem przypomnieć, że bezpośrednio po sesji będzie posiedzenie Komisji Rewizyjnej w pokoju 208. Tutaj mam zaznaczenie, że będzie krótkie posiedzenie. No to jak mówię, to byłoby tyle i odpowiedź na zapytanie oczywiście pisemnie otrzymał Pan Radny Policki i Pan Radny Stanisław Szyszka. Czy ktoś Panowie macie uwagi do odpowiedzi? Nie ma uwag. Dobrze. Szanowni Państwo, kto by dzisiejszym chciałby złożyć zapytanie? Pan Radny Czerwek, Pan Radny Żebrowski, Pan Radny Czerniecka, Pani Radna Kosowska. To na tą chwilę wszystkie osoby. Bardzo proszę Pana Wiceprzewodniczącego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Chciałbym się zapytać, co się dzieje w geotermii Grudziądz, że kwota, którą Rada przeznaczyła w ubiegłym roku na remont basenu zewnętrznego, jakby nie wystarczyła na to, ponieważ nie jest jeszcze ten basen oddany. Chciałbym nadmienić, że są tam tylko 2 baseny, w których można pływać. I ten basen zewnętrzny, no bardzo by się przydał Grudziądzanom i odwiedzającym Grudziądz, żeby był czynny. Myślę, że to daje stratę dla spółki, że to jest tak długo nieczynny. Nie udostępnia się to. Drugie pytanie. Panie Prezydencie, kieruję to pytanie do Prezydenta Sikory. Co tam słychać o Pani Kamińskiej w specjalnej strefie ekonomicznej w Sopocie? Pytam Pana cyklicznie, bo bardzo lubię, jak Pan to odpowiada, bo to jest takie trochę wiadomość dla Grudziądzan, że nasze władze zabiegają o te miejsca pracy w Grudziądzu. Co się dzieje u szefa Paizu w Warszawie, bo tam też trzeba pukać. Myślę, że Pan tam cyklicznie jeździ. No i w tym kontekście jeszcze takie pytanie większe, ponieważ to miasta muszą konkurować o inwestorów i myślę, że Grudziądz też powinien tutaj wykazać dużą inicjatywę. Wiemy, że z końcem roku te zachęty, które mieliśmy dla inwestorów, jakby skończyły z terminowy swój czas. Natomiast powstała komisja i teraz bardzo bym prosił, co tam się dzieje. Panie, przechodziłem na sesję ulicą Spichrzową i pod numerami. Jak się idzie od urzędu, to po lewej stronie jest numer 28, 30, 32 tak w urzędzie. I wszystkie 3 te bloki są, albo mają wywieszkę, że są do sprzedania, ale są, strasznie wyglądają.
znaczy okna parterowe pozabijane, wejścia pozabijane, no nie wiem, czy tak się do turystów wychodzi. Jaki mamy pomysł na to, czy władza to widzi? O, tak to. Teraz następne pytanie. Jakiś czas temu energetyka zamknęła biuro obsługi interesanta. Co się z tym wiąże? Więc gruziądzanie chcący wymienić licznik, zmieniają mieszkanie i tak dalej, muszą jechać ze swoimi sprawami do Torunia. Nie ma takiej możliwości załatwienia gruziądu tych spraw. Wszyscy o tym wiedzą. Co władza robi, żeby to odkręcić, no, żeby jednak gruziądzanie, prawie 100-tysięczne miasto z okolicami, mówimy, jeżeli chodzi o szpital, to tam około 200. I jakby, jak energia może pozbawić mieszkańców tego, że aglomeracji dostępu do biura obsługi interesantów? No myślę, że tutaj władze powinny się wykazać troszkę w imieniu mieszkańców, powalczyć o te sprawy, bo to dotyczy jak mówię, dużej populacji mieszkańców. Następne, takie małe sprawy. Przejeżdżałem ostatnio ulicą Bydgoską. Proszę Państwa, jakość asfaltu na ulicy Bydgoskiej, która jest, nie wiem, po remoncie chyba rok tam jest. Coś strasznego. Przy ulicy Kalinkowej, od Kalinkowej, jak się zjeżdża Bydgoską do Chełmińskiej, są strasznie ten asfalt wygląda. Jakby tam w ogóle remont był 10 lat temu. Bardzo bym prosił o wyjaśnienie. Teraz parking nad Wisłą. Więc mówimy o tym parkingu już od wielu lat. Według mnie nic się nie dzieje. Ale chciałbym, żebyśmy się zainteresowali możliwością zorganizowania parkingu z drugiej strony niż planowano, czyli tam jak się do skali jedzie. Tam jest taki naturalny jakby trójkąt, nie wiem czy to jest miejskie, w którym mieszkańcy Grudziądza stawiają bardzo dużo samochodów. Proszę zobaczyć, oprócz tego jeziorka, które jest zalane, to cały jest obstawiony samochodami. Czyli jakby jest to naturalna potrzeba, to tak mówimy, robimy ścieżki tam, gdzie mieszkańcy sobie skracają i stawiamy parkingi tam, gdzie mieszkańcy uważają, że należałoby taki parking zorganizować. Prośba jest taka, bo nie wiem, czy to jest grunt miejski, czy to jest jakiś prywatny, ale chyba warte zastanowienia, bo to jest dobre, myślę, na parking miejsce. I ostatnia sprawa. Kończy się inwestycja, mam nadzieję, kończy się inwestycja tramwajowa i moja taka prośba, ponieważ nie znam sytuacji po naprawie tego, czy tam ten dwutor, który powstanie na ulicy Klasztornej, umożliwi postawienie znaku czasowego postoju przy przychodni. Chodzi o to, że bardzo wielu Grudziądzów jest osób starszych, a do przychodni, do POZ-u przyjeżdża się po prostu po to, żeby uzyskać zdrowie. Niektórzy mają trudności z poruszaniem się. No i przyjeżdżają na przykład taksówką. Ktoś tam przywozi babcię, mamę znajomego i musi tego kogoś podprowadzić, chociażby do recepcji. I takie znaki czasowe zauważyłem w innych miastach, do 2 minut można stawiać w takich miejscach, gdzie bardzo dużo ludzi potrzebuje na chwilę postawić samochód. A tam chyba ta chwila jest zasadna. Zasadne ustawienie takiego znaku, gdyby tylko taka możliwość tam istniała. Dziękuję. Będzie nas zasypał pytaniami. Zanotowałem 7 pytań. Postaram się pokrótce na każdy z nich odpowiedzieć. W przypadku pierwszego pytania odnośnie basenu zewnętrznego w spółce Geoterem jak Grudziądz odpowiemy panu radnemu na piśmie, ponieważ to musimy zapytać zarząd spółki, dlaczego ten basen nie został, jak pan radny twierdzi, jeszcze oddany do użytkowania. Po uzyskaniu odpowiedzi pisemnej tą odpowiedź panu radnemu przekażemy. Kolejne pytanie, co tam słychać u pani Kamińskiej, co tam słychać w Pajzie, rozumiem, u prezesa Majmana i wiceprezes pewno pani Bożeny i zachęty dla inwestorów. Więc precyzyjnie odpowiemy panu radnemu, co słychać u pani Kamińskiej, zapytam ją, będę miał okazję w przyszłym tygodniu się z nią spotkać. Więc zadzwonię do pana radnego i powiem, co u niej słychać. Natomiast jeżeli chodzi o strefę ekonomiczną, to w Grudziądzu powiem tylko ogólnie, że rozważamy wspólnie ze strefą blokowanie jednego z niemałych inwestorów przy ulicy Granicznej. Rozmowy są dosyć zaawansowane. Jeżeli oczywiście będziemy upoważnieni do przekazania państwu radnym większej informacji, to ją przekażemy. Ostatnie spotkanie miałem choćby wczoraj do godziny 17.
Jeżeli chodzi o PAIS, no co słychać, no PAIS jeździ po misjach po świecie. Pani wiceprezes była ostatnio w Dubaju, tam ma zostać na placówce. Więc to informuje o samym PAIS-ie, tak? Natomiast jesteśmy w bieżącym kontakcie z pracownikami PAIS-u, którzy w sytuacji, gdy obsługują inwestorów z różnych stron świata, wszędzie wrzucają ofertówki i lokalizacje jako Gruzja. Jak Państwu wspomniałem, zresztą wiceprezes PAIS-u, znaczy przedstawiciel PAIS-u, Państwo również to powiedział podczas konferencji w inkubatorze, problemem jest niestety województwo kujawsko-pomorskie, ale myślę, że sobie z tym docelowo poradzimy, gdyż również wspólnie ze służbami pana marszałka zamierzamy wypromować to województwo, bo ono również było atrakcyjne do lokowania inwestycji zagranicznych. Jeśli chodzi o zachęty dla inwestorów, to pan radny ma pewno na myśli pomoc regionalną, tak zwaną, którą się udziela samorząd w związku ze zwolnieniem z ulgi od podatku od nieruchomości. Tego typu ulgi nie możemy cię uchwalić, ponieważ nie mamy jeszcze rozporządzeń wykonawczych dla pomocy regionalnej, a te obowiązujące kończą się 30 czerwca bieżącego roku. Takie rozporządzenia powinny się pokazać, sądzę, że lada tydzień. Jeżeli tylko się pokażą, przygotujemy również tego typu uchwały Rady Miejskiej. Pamiętajmy, że tego typu zwolnienia, one są związane z perspektywą unijną 2014-2020, więc powinny one się pojawić w najbliższym czasie. To, co się ukazało z rozporządzeń wykonawczych, jest to rozporządzenie bodajże Komisji Europejskiej dotyczącej pomocy de minimis. I w tym zakresie zespół już przygotowuje projekty uchwał. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 9. Te spichlerze rozmawiamy z wojewódzkim konserwatorem zabytków przede wszystkim, żeby je zburzyć. No może to nie są, może nie mylmy spichlerze, to jest po drugiej stronie ulicy, nie tam gdzie spichlerze od strony Wisły, tylko po drugiej stronie tutaj od strony rynku, tak? To są te budynki normalne. To są no, młode budynki, one stosunkowo w stosunku do spichlerzy, bo one mają około 100 lat, bo to jest początek XX wieku. One są bardzo małe, w środku bardzo niskie stropy. Tam rozważaliśmy wspólnie z MPGN-em, aby umieścić choćby jakieś organizacje pozarządowe i wyremontować pomieszczenia. Natomiast przepisy z kolei inne wykonawcze związane z pomieszczeniami dla różnych stowarzyszeń, organizacji do obsługi mieszkańców, no nie mogą mieć tak niskich stropów, więc byśmy nie uzyskali pozwolenia na użytkowanie. Stąd też poszedł wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków, aby zachować same elewacje tych budynków z przodu, od strony ulicy Spichrzowej, natomiast w środku już zbudować to, czego nie widać dla przeciętnego turysty, mieszkańca, aby już pobudować według standardów budowlanych, jakie mamy w tej chwili, aby te budynki mogły funkcjonować. Jeżeli chodzi dalej o ulicę Spichrzową, zrobiliśmy inwentaryzację wszystkich budynków po kolei tutaj, począwszy od Góry Zamkowej aż po ulicę Wodną. Mamy już rzuty poszczególnych budynków, opisy i wstępną koncepcję zagospodarowania poszczególnych pierzei, jeżeli chodzi o wygląd. Jeżeli uzyska to akceptację znowu, bo przypominam, że teren jest wpisany do ścisłej, sama starówka do rejestru zabytków, akceptacja wojewódzkiego konserwatora zabytków, wtedy będziemy decyzyjnie poszczególnymi budynkami się zajmować. Sądzę, że środki unijne, które przed nami się pojawiają właśnie w pierwszej kolejności, powinny być wykorzystane na ulicę Spichrzową, tym bardziej, że w tym roku powinny same nasze grudziąckie spichlerze być wpisane na listę pomników historii przy prezydencie RP. Jeżeli zostaną tam wprowadzone, to z tak zwanych inwestycji centralnych, regionalnych, które to obecnie negocjuje w imieniu samorządu grudziąca marszałek województwa kujawsko-pomorskiego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, będą mogły na ten kontrakt terytorialny pochodzić właśnie środki centralne, między innymi na pomniki historii wpisane przy prezydencie RP. Taki wniosek złożyliśmy i powinniśmy to otrzymać. Tam vis-a-vis również tego Spichrzowej 32 mamy również pusty budynek również MPGN-u, który w tej chwili przygotowuje koncepcję techniczną do zagospodarowania.
Problemem z tymi najbrzydszymi spichlerzami jest taki przede wszystkim, że nie wszystkie należą do samorządu bądź jednostek podległych. Próbowaliśmy, właściwie jesteśmy w trakcie nawiązywania kontaktu z właścicielami poszczególnych tych spichlerzy nie samorządowych celem ewentualnego ich nabycia. Wiemy, że jeden ze spichlerzy, właściciel mówi o kwocie około 700 tysięcy, to jest bardzo mały, ten, który kiedyś został jeszcze za kadencji tutaj prezydenta Bożysława Tofelskiego wniesiony aportem do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, po czym ta agencja go sprzedała po prostu osobie fizycznej, która dzisiaj mieszka w Warszawie, więc kontakt jest utrudniony. Kolejne dwa spichlerze idąc od pomnika Łona i dziewczyny, jest to czwarty, piąty i szósty, są również w rękach prywatnych, są zresztą, Państwo możecie zobaczyć, wystawiane czy to na Oto Dom, czy na Allegro, za kwotę bodajże 1,5 miliona złotych łącznie. I próbujemy się skontaktować w tej chwili z właścicielem, aby spróbować ponegocjować kwotę ewentualnego odkupu, bo tam podane dane dotyczą Agencji Obrotu Nieruchomościami, która nie chce ujawnić nam osoby, która im zleciła jakby tą sprzedaż, natomiast dane, które mamy w ewidencji gruntów, no tam nikt nie odpowiada na tych adresach, po prostu adresowo, więc trudna jest komunikacja. Kolejne pana radnego pytanie dotyczy energetyki i tego punktu obsługi interesantów Grudziądzu, który został zlikwidowany z dniem 1 lutego bieżącego roku. Prezydent Grudziądza rozmawiał na ten temat z prezesem Mirosławem Bielińskim, prezesem Energii S.A., czyli naczelnym całego tego holdingu. Niestety decyzja nie jest pozytywna dla mieszkańców Grudziądza, ale też nie Grudziądza, bo również dotyczy to takich miast jak Elbląg, Koszalin, Słupsk, Włocławek, Kalisz. Wszędzie w tych miastach zlikwidowano tego typu punkty. W odpowiedzi, bo również pan prezydent wystosował pismo z takim apelem, aby przywrócić, ponieważ sprawa dotyczy zwłaszcza przede wszystkim osób starszych, to uzyskaliśmy odpowiedź, że sprawy związane z przepisaniem licznika, to o czym pan radny wspominał, z zawiązaniem umowy, można dzisiaj w prosty sposób, według oczywiście koncernu Energa, załatwiać poprzez internet bądź też teleobsługę, z czym oczywiście prezydent się nie zgadza i nadal prosi o przywrócenie takiego punktu. Również zaangażowany został w to pan poseł na Sejm Tomasz Szymański, który również wysłał, czy nawet interpelację w Sejmie złożył na ten temat, aby Energia jednak pomyślała o tych osobach, które nie są dzisiaj biegłe w różnych narzędziach tych informatycznych. Jeżeli chodzi o ulicę Bydgoską, jakość asfaltu, bardzo proszę panią dyrektor Zarządu Dróg Miejskich o ustosunkowanie się. Oczywiście to sprawdzimy, natomiast to było zrobione co najmniej 3 lata temu. To nie było w ostatnim czasie robione, ten odcinek, o którym pan mówi. Niemniej oczywiście sprawdzimy i jeżeli będzie taka potrzeba, to go naprawimy. Pana radnego, kolejne pytanie dotyczyło parkingu nad Wisłą. Jeżeli oczywiście nic się nie dzieje, tak ostatnio takie fajne sformułowania na każde pytanie. Panie radny, dużo się dzieje. Po pierwsze, na parking nad Wisłą pozyskujemy w tej chwili choćby rzędową kostkę granitową, tak z części ulicy Legionów zostanie zdjęta. Ona jest między innymi przewidziana na ulicy Królowej Jadwigi, która pod spichlerzami biegnie, jak i też na dolną półkę parkingu nad Wisłą, ponieważ parkingu nie będziemy pod zabytkowymi spichlerzami wykładać masą, czy to betonową, czy to asfaltową, tak, to musi być nawierzchnia historyczna, w tym przypadku będzie to kamień rzędowy, ten granitowy i on tam może być. Poza tym jest to powierzchnia, która na wypadek powodzi czy zalania Błoni Nadwiślańskich swobodnie jakby przeżywa tego typu zalewowe pory roku i wystarczy tylko posprzątać naniesione czy zanieczyszczenia i parking można w bardzo szybki sposób do użytkowania przywrócić. Natomiast przypomnę, że przy tamtej części Wisły nad ulicą Portową powstało prawie 100 miejsc parkingowych w związku z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych w ramach projektu unijnego, czyli powstało wzdłuż ulicy Portowej prawie 100 miejsc parkingowych. Teren niestety, o którym pan radny wspominał, nie należy w większości do samorządu, należy do spółki Hydropol wspólnie z tą halą taką opustoną, właściwie z konstrukcją tej hali, z
spółkach Hydropol wielokrotnie ma plany związane z utworzeniem tam nowego swojego punktu, natomiast kiedy je zrealizuje, trudno nam powiedzieć. Stąd jakby odpowiadam na sam temat parkingu. Rzeczywiście ten parking został w tej chwili zapełniony przez, może nie ten parking, a ten plac. Tak jak pan radny zauważył, bardzo dużo ilość pojazdów i to jest jakby efekt między innymi tego, o czym mówiliśmy, zmianą, którą państwo radni podjęli na tej sesji, zmianą związaną ze strefą płatnego parkowania. Dzięki temu, że choćby zniknęły wszelkie darmowe identyfikatory dla między innymi choćby pracowników ratusza, bo tam ponad połowa tych pojazdów to są pracownicy ratusza, którzy tam parkują i przychodzą na pieszo do swojego miejsca pracy, jakim jest ratusz tutaj, spowodowało to naturalne też bardziej większą ilość miejsc parkingowych w samej Starówce. I ostatnie pytanie, dwutor na ulicy Klasztornej i czasowe zezwolenie na postój pojazdów. Myślę, że ten wniosek zapisała pani dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i zostanie on pewno przedstawiony Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i fachowcy w tej dziedzinie, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej plus ZDM-u, Wydziału Transportu wypowiedzą się co do zgodności z przepisami, z kodeksem ruchu drogowego. Natomiast na marginesie tylko powiem, że jeżeli chodzi o przychodnię przy ulicy Klasztornej, to ona ma również dojazd z drugiej strony. Z drugiej strony tutaj, ze strony ulicy Szkolnej, można wjechać tam w bramę. Jest zastawiony, tutaj nie ma żadnych schodów z tej strony, bo od ulicy Klasztornej jednak są schody. Myśmy też złożyli właścicielce przychodni tutaj przy ulicy Klasztornej propozycję zamiany się na grunty, ponieważ tam część nieruchomości, gdzie pierwotnie miał powstać plac zabaw, na którego nie było zgody, to jest jakby działka tu między ulicą Szkolną a przychodnią miejską, którą jak najbardziej można na dojazd do przychodni urządzić, natomiast nie było zainteresowania ze strony właścicielki tej przychodni, aby zamienić się na nieruchomości. Dzięki temu ta przychodnia miałaby większą ilość choćby miejsc parkingowych. Regulowanie spraw dotyczących dojazdu do przedszkola w Strzemieszynie. Nie chodzi tutaj o cały dzień, chodzi o godziny poranne i godziny potem odbioru dzieci z przedszkola i kwestie bezpieczeństwa. Część rodziców próbuje po prostu śpieszyć się do pracy, czy wracając z pracy, dojechać pod samo wejście i urządzać sobie slalom między rodzicami, którzy idą z tymi dziećmi po prostu na piechotę. Więc no, nie sądzę, żeby tam akurat sprawdziła się jakakolwiek blokada, bo to mija się z celem. W końcu innego typu pojazdy muszą też dojechać do przedszkola. Może właśnie tam, tak jak tutaj radny Gosiński wcześniej wspominał, przydałby się jakiś próg zwalniający, bądź no, trudno mi jest uznać rozwiązanie, jakiś zaczep, który można będzie można sobie otwierać, zamykać. Ci rodzice się skarżyli, że interweniowali już w samym przedszkolu, no ale otrzymali tylko odpowiedź mówiącą mniej więcej coś takiego, że władza w dyrekcji przedszkola się tylko i wyłącznie ogrodzenia i dalej nie jest władna. To jest jedno. Drugie to moja może taka prośba w zasadzie. Już wielokrotnie to było omawiane spraw jakichś tam dziur na drogach i tak dalej, drogi grudziąckie w kontekście ogólnopolskim w zasadzie są całkiem niezłe i nie możemy specjalnie na nie narzekać, jeżeli chodzi o główne ciągi. Cieszyło mnie także to, że przykładowo bardzo szybko usunięto dziury, które powstały na wiadukcie przy zjeździe z mostu kolejowego. Ale te dziury niestety jeszcze raz wyszły. Czy można było prosić po prostu o przejrzenie tych dziur? One są naprawdę głębokie i powiększają się. Czy żeby nie był potem większy problem niż jest w tej chwili? Dziękuję. W szkole, która jest bezpośrednio przy poradni psychologicznej pedagogicznej, przejazd jakby przez ten ciąg pieszo taki jezdny, rzeczywiście jest problem zarówno z dojazdem do szkoły, do poradni psychologiczno-pedagogicznej czy do przedszkola. Tam no, oczywiście nie można zamknąć tego żadnym, bo choćby do samej poradni nie tylko z Grudziądza, ale z powiatu też rzymskiego przyjeżdżają osoby niepełnosprawne, dzieci na wózkach, które muszą być poddane choćby badaniu tej poradni, więc zamknięcie drogi no, nie ma sensu. Myślę, że tak doraźnie
pani dyrektor zarządu dróg miejskich zanotowała problem, czy da się tam założyć rurociąg, będzie naprawiany, czy był, bo tutaj też pan radny Michał Czepek o nim wspominał, chyba na ostatniej sesji, założyć progi zwalniające. My też rozważaliśmy kiedyś dojazd choćby do samej poradni, czy też do przedszkola od ulicy Śniadeckich wzdłuż płotu Orlika, który tam jest. Tam teoretyczna jest możliwość, jest tam wolna przestrzeń, żeby taką drogę dojazdową zbudować. Oczywiście wiąże to się z nakładami inwestycyjnymi, znacznie większymi, których no, póki co nasz budżet nie przewiduje, ale na pewno trzeba będzie docelowo ten problem rozwiązać. Też inną koncepcją był teoretycznie przejazd przez teren obecnie szkoły podstawowej na wprost jadąc jakby do ulicy Korczaka, tam jakby trafostacja i między trafostacją a budynkiem szkoły będzie można jakby wjeżdżać. Jest to też jakieś rozwiązanie tego problemu. Myślę, że należy oczywiście się nad nim pochylić i pracownicy zarządu dróg miejskich będą to rozważać. Natomiast jeżeli chodzi o wiadukt i o dziury, bardzo proszę pani dyrektor. Ja tylko od razu powiem, w najbliższych dniach już, natomiast też będzie tylko i wyłącznie masą na zimno, dlatego że tam będziemy w tym roku robili generalną przebudowę tego odcinka, no i nie chcemy po prostu, że tak powiem, zbyt dużych pieniędzy w tą drogę ładować, ale jak najbardziej ona już jest zapisana. Niestety ten ostatni czas, ten deszcz i lekki przymrozek nocy nam posypały się drogi tam na tych słabszych odcinkach. Ale mamy to zapisane i w najbliższych dniach będzie zrobione. Pani, tam jeszcze istnieje trzecia możliwość poprowadzenia drogi od ulicy Śniadeckich przy Kleksie wzdłuż bloku Śniadeckich 28. Droga się kończy na wysokości trafostacji i potem zostaje jakieś, nie wiem, 40-50 metrów tylko do poradni. Także to też, jeżeli to są miejskie tereny, można by przedłużyć ewentualnie tę drogę dojazdową. Odnośnie moich zapytań, bardzo bym prosił pana prezydenta o rozważanie takiej możliwości, żeby sprzątanie tej zabytkowej części miasta, Starówki, powierzyć MZK, dlatego że ta firma w moim przekonaniu się lepiej wywiązuje niż podmiot wyłoniony w drodze przetargowej. No i przede wszystkim uzbroić taką firmę w maszynę do mycia płyt granitowych, ponieważ te płyty, które zostały ułożone w 2010 roku, one już wyglądają tak strasznie, są tak zabrudzone, już nie tylko olejem od samochodów, które czasami zdarza mi się zaparkować na takich płytach, ale są po prostu brudne. Już deszcz, takie rzeczy nie pomogą. One są strasznie brudne, trzeba je mechanicznie czyścić maszynami, tak jak chodzi, żeby robi się w Toruniu czy w Bydgoszczy. Wiem, że takie firmy, które tam odpowiadają za sprzątanie Starówki, mają te maszyny i regularnie jeżdżą i czyszczą je. Po pierwsze, drugie moje pytanie w związku z prowadzoną inwestycją modernizacji sieci tramwajowej, przebudowy ulic w ciągu sieci tramwajowej, ale tak nie tylko Wybickiego Legionu, ale także ulicy Sikorskiego, ja mam prośbę, w projekcie przebudowy nie ma mowy o tym, aby zinwentaryzować i ewentualnie pozostawić te zabytkowe studzienki kanalizacyjne, które się w ciągu tych ulic mieszczą. Studzienki, które zostały produkowane przez gruzińską firmę Herzfeld Victorious, to są przeróżne. Tak jak ja chodziłem, porobiłem zdjęcia, to były i sprzed pierwszej wojny światowej Herzfeld Victorious Graudens, potem były z początku dwudziestolecia międzywojennego Herzfeld Victorious Towarzystwo Akcyjne, potem spółka akcyjna i chyba najnowsze studzienki, które były, to już były produkowane na zamówienie miejskich wodociągów oczyszczalni w Grudziądz. Też taka instrukcja jest. Kiedy w 2010-2009 roku była prowadzona rewitalizacja Starówki i ulic Starego Miasta, no te studzienki zniknęły bezpowrotnie. Szkoda. Wiele miast w Polsce posiada takie wpusty uliczne studzienki kanalizacyjne. Możemy je zobaczyć w Krakowie, w Zakopanem, w Bydgoszczy, w Toruniu i w wielu innych miastach. Także ktoś napisał nawet, że w Wilnie widział taką studzienkę HSP Victorious Grudziądz. Więc warto byłoby przejść i zobaczyć, może stan techniczny tych studzienek pozwalałby na to, żeby je zostawić, zamiast instalować nowe studzienki. Także jeżeli byłaby taka możliwość, mówię, projekt nie przewidywał tego, więc ja nie mam pretensji do wykonawcy, że stawia nowe, tak, miejsce tych starych. Natomiast warto by zwrócić uwagę, bo to jest jednak dziedzictwo naszego miasta. Kolejne pytanie. Wczoraj w Bydgoszczy prezydent Bruski otwierał nowe centrum rehabilitacji w szpitalu miejskim. Tam ten oddział rehabilitacyjny się powiększył dwukrotnie, ale tego jest mniej ważne. Ważniejsze dla mnie było to, że jednocześnie prezydent Bydgoszczy poinformował, że automatycznie zwiększono kontrakt na świadczenia ambulatoryjne na tym oddziale dwukrotnie. Wiem, że szpital w Grudziądzu ogłosił właśnie przetarg na wyposażenie nowego oddziału rehabilitacyjnego, który też będzie dwa razy większy niż dotychczas.
I moje pytanie, jak wygląda sprawa kontraktu dla tego oddziału? Czy też będzie zwiększony? Jaka jest szansa? No i na końcu chciałem serdecznie podziękować panu naczelnikowi Andrzejowi Herkowi. Miesiąc temu, tuż po sesji, rozmawialiśmy z panem naczelnikiem o uruchomieniu języka angielskiego w przedszkolach dla 3-4-latków. Chciałem podziękować, już w pierwszym tygodniu marca ten angielski przynajmniej w grupie mojej córki był uruchomiony, także serdecznie pani naczelniku dziękuję. I jeszcze jedno podziękowanie dla Zarządu Dróg Miejskich, też z panią dyrektor Sylwią Łazarczyk, rozmawialiśmy tydzień temu w środę na komisjach. Zgłaszałem kostki czy kamienie, które się ruszają na Alei Królowej Jadwigi i schody, które były prowadzące do Bramy Wodnej, tam były ubytki. Chciałem serdecznie podziękować, to zostało w ciągu tygodnia wykonane. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, pierwsze zagadnienie podróżone przez pana radnego Michała Czepka dotyczy sprzątania starówki. Rzeczywiście dostrzegamy tutaj problemy. Rozpoczęła się nam w klamerze wiosna, więc należy oczywiście zapisać się wzmożyć ruch turystyczny, ruch pieszy, mieszkańców. Ja to mogę powiedzieć ze swojej strony, na piątek w tym tygodniu zebrałem do siebie, zbieram wszystkie służby odpowiedzialne za sprzątanie. Chcielibyśmy znaleźć nowe rozwiązania, które umożliwią, aby sama starówka była bardziej czysta, bardziej przyjazna dla osób zwiedzających. Myślę, że jest to ciekawa propozycja tej maszyny do czyszczenia samego granitu. Będziemy też to pewnie rozważać na tym spotkaniu. Mogę pana radnego poinformować później telefonicznie, co żeśmy ustalili, w którym kierunku będziemy jako samorząd iść, aby czy to przesunąć poszczególne środki, czy zaangażować dodatkowe podmioty do sprzątania samej starówki. Tylko przypomnę, że nie wszystkie tereny da się choćby przekazać MZK, bo problem jest na starówce z wjechaniem taką maszyną. Jeżeli tu mówimy o jakiejś małej, nie ma problemu, natomiast przypominam tylko, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, no to właściciel nieruchomości przylegającej do chodnika choćby jest odpowiedzialny za to, jaki jest czystość na chodniku, a nie już samorząd oczywiście pasy drogowej, place i zieleńce jak najbardziej, tak? I tutaj rola też, myślę, wzmożonych kontroli choćby Straży Miejskiej, bo pana komendanta też na piątek do siebie w tej kwestii zaprosiłem. Jeżeli chodzi o remont sieci tramwajowej, oczywiście sprawdzimy, co z tymi zabytkowymi studzienkami kanalizacyjnymi. Pani dyrektor sobie zanotowała pewną to. Nie wiem, czy średnica pustul jest jakby, bo sama już no, pokrywa. Niekoniecznie musi mieć taką samą średnicę jak nowe całe w pustce, tak? Jeżeli będzie taka sama, to jak najbardziej należałoby je zachować i zostawić. Więc myślę, że ten temat na najbliższej Radzie Budowy przy przebudowie sieci tramwajowej poruszymy i też udzielę informacji ustnej panu radnemu odnośnie tych studzienek. W kwestii centrum rehabilitacyjnego oczywiście to, co cię na początku choćby pan radny Kosiński zapytał pana prezydenta, to tutaj na biurze szpitala wisi ten przetarg, tak, na pierwsze wyposażenie, między innymi właśnie Centrum Rehabilitacji w Grudziądzu, bo już będzie ono przeniesione z tego jako tutaj, gdzie będzie znacznie więcej miejsca. Zapytamy dyrektora szpitala, czy negocjuje, czy też kontraktuje, czy obecny kontrakt już przewidywał zwiększenie kwoty na oddział rehabilitacji. Natomiast tylko mogę się podzielić ostatnimi takimi moimi może bardziej prywatnymi kontaktami, gdzie zwróciły się do mnie osoby, które poprosiły o informację, gdzie się oddział Grudziądzu znajduje rehabilitacyjny, kto tam obsługuje, ponieważ właśnie w Bydgoszczy słyszały, że najlepsze województwo oddział rehabilitacji jest w Grudziądzu i to pacjent jest w Bydgoszczy. Oni się dopytywali, gdzie w Grudziądzu można przyjść na rehabilitację, bo się dowiedzieli, że tutaj ta usługa w naszym województwie jest wykonywana najlepiej. Natomiast w kwestii języka angielskiego w przedszkolach, tylko dopowiem, że dotyczył sam ten projekt większej ilości przedszkoli niż samo przedszkole, do którego pana radnego córeczka uczęszcza. Dziękuję panie przewodniczący. Czy coś takiego, że no po prostu w mieszkaniach nie idzie wytrzymać i na ciągach też. Prosiłbym o sprawdzenie, czy natężenie dźwięku, czy można coś zmienić, jakieś osłony, bo sytuacja jest no, naprawdę bardzo zła.
Następną sprawą jest ulica Wiślana i ruch ulicy Wiślanej i ulicy Brzeźnej oraz cała Wiślana. Nie dość, że ta ulica jest i chodnik jest w stanie opłakanym, że przejść tamtędy to jest bardzo trudno, bo klawiszujące płytki wystające zasłony okien piwnicznych, jak również dochodzi tam coraz częściej do zdarzeń takich jak podpalenia kontenera, akty wandalizmu na samochodach i mieszkańcy proszą o zainstalowanie tam kamery i zadbanie o tą ulicę. Następne pytanie wiąże się z rewitalizacją i z budową sieci tramwajowej, bo z tego co wiem, odcinek od rynku ulicy Mickiewicza oczywiście do ulicy Groblowej nie jest przewidziany do rewitalizacji, a jednak jest on częścią składową tego terenu. I stan tej ulicy jest no, opłakany. Zresztą ulica Kijów-Kłodowskiej też jest no, prawie nieprzejezdna miejscami. Zastoiska wodne i chciałbym wiedzieć, kiedy to będzie przeznaczone do remontu. Wiem, że Kijów-Kłodowskiej na razie nie może być, ponieważ jest tam ustalony objazd, ale ulica Mickiewicza, skoro robi się tutaj, w tej części, to można by ją jakby wyremontować, choć na tym krótkim odcinku. I mam taki apel do ludzi, którzy odbierają roboty w Grudziądzu. To, co powiedział radny Marek Czepek o ulicy Bydgoskiej, przecież tam i zresztą w wielu innych miejscach też, bo ulica Łąkowa. Te właśnie inwestycje, które były niedawno modernizowane, robione od nowa, no już wymagają remontu. Ulica Kustronia, naprzeciwko Polu Marketu. Tam, no nie wiem kto to odbierał, bo studzienki odpływowe są wyżej od powierzchni jezdni. Rondo przy Biedronce i przy Tesco, też na ulicy Nauczycielskiej i Kustronia. Jest pozbawione odwodnienia. Tam przejść, tym przejściem w okolicy Lemigo w czasie opadów jest trudno. Niedługo trzeba będzie wodę nosić. Zwracam się właśnie do tych ludzi, którzy widzą te roboty, żeby przy odbieraniu zwrócili uwagę, bo potem nie będzie pieniędzy wyrzuconych w błoto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, bardzo. Który powoduje, że nie da się spokojnie w pomieszczeniach mieszkalnych i działkowych przebywać. Następnie pana naczelnika Pałacu Miejskiego o rozważenie możliwości poinformowania ustnie pana radnego odnośnie kamery na skrzyżowaniu Brzeźnej i Wiślanej. No i następnie pojawia nam się co sesję problem wielu ulic, które doskonale wiemy, że należy w mieście wyremontować. Jak zapowiedziałem Państwu miesiąc temu na sesji, powinniśmy do lata układać się z naszym spisem, które Państwo przede wszystkim informujecie, ulic do remontu, jak i tych, co zgłaszają do nas bezpośrednio mieszkańcy. Oczywiście ten spis cały tych ulic, bo to nie tylko Kłodowskiej, Groblowa Mickiewicza, czy też Wiślana, tutaj dzisiaj wymieniona, to szereg ulic choćby dzielnicy Miszek, o której zabiega pan radny Kosiński, to jest ulica Kajutowa, to pan radny Michał Czepek zgłaszał, czy pan Antoni Wiśniewski w Tarnie. Tych ulic jest kilkadziesiąt wymagających remontu i sądzę, że wspólnie na wszystkich zainteresowanych zrobimy najpierw posiedzenie z państwem radnym i ustalimy priorytety. Jeżeli będziemy mieli wolne środki w najbliższych latach, które w pierwszej kolejności ulice będziemy poddawać modernizacji czy też remontom. Kolejny problem jest zgłoszony przez pana radnego jakości odbieranych ulic. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że tak od przypadki wymienione przez pana radnego nie były finansowane ze strony samorządu do końca, ponieważ no, mieliśmy do wyboru, tak, albo w ogóle nie przebudować, chodzi do skrzyżowania ulicy Nauczycielskiej Kustronia, bo tam akurat firma Lemigo z pana Gerbacza, inwestująca w Biedronkę, powiedziała, mamy tutaj tyle pieniędzy do dyspozycji i albo przebudujemy to na rondo, bez choćby tego odwodnienia całej kanalizacji, bo to jest drugie tyle, przeważnie w kosztach inwestycji, albo nie zrobimy nic.
ulicy. Stąd jak gdyby pomysł, zróbmy chociaż tam rondo, ono ci na pewno ułatwiło przejazd przez to skrzyżowanie. I podobnie to tam było przy firmie POL. Natomiast szczegóły bardzo bym prosił panią dyrektor zarządu. Inwestorzy obcy, niemniej oczywiście my bierzemy to na, że tak powiem, swoją klatę i do tych błędów się przyznajemy i spróbujemy, zresztą pan radny wie, że już wielokrotnie żeśmy rozmawiali właśnie, żeby to naprawić, doszliśmy do tego, że sami to zrobimy, po prostu spróbujemy tam fryzować i zrobić nakładkę, taką nalewkę tylko na tym odcinku, gdzie jest to zastoisko wody. Ja też tak apeluję może w tym miejscu do państwa, żebyśmy też rozróżniali, bo bardzo często jest tak, że my z braku pieniędzy fryzurujemy i robimy nakładki, tak chociaż było na Bydgoskiej, tak? Tam nie było remontu, tam przepraszam, nie było przebudowy, my to rozróżniajmy. Naprawdę rozróżniajmy to, bo to jest zasadnicza różnica, robić wszystko od podstaw, czyli wszystko, co jest pod spodem, robimy całą podbudowę nową, a co innego zrobienie tylko tego samego dyżanika, tego, co tak naprawdę naocznie widzimy. Niemniej oczywiście są sytuacje błędów i postaramy się, żeby to wyeliminować. Większość tych dróg, które tutaj nas wypadły, no to doskonale wiemy, że one rzeczywiście są w złym stanie, wymagają remontu i tak jak powiedział pan prezydent Sikora, listę mamy długą, natomiast do państwa będzie należało ustalenie priorytetów, a my to będziemy realizować. W tym roku, gdzie zwracałem się też z problemem tej ulicy, została wyremontowana nawierzchniowo i też wnioskowałem o zwiększenie miejsc parkingowych, gdzie zapewniała pani dyrektor zarządu dróg, że środki znajdą się w 2014 roku. Chciałbym zapytać, czy coś takiego po prostu będzie wbudowane, bo jest miejsce, gdzie by nie kolidowały to po prostu ulice czy budynki. I następne pytanie dotyczy też ulicy Cmentarnej, gdzie zwracałem się o wycięcie drzewa, które jest w stanie rozkładu. Połowa tego drzewa leży przewrócona na jezdnię, zostało to zepchnięte na pobocze, które leży do chwili obecnej. Ja też bym u pana prezydenta w tej sprawie rozmawiać, jak i zamontowania dwóch ławek, które do chwili obecnej miałem takie zapewnienie, a tych ławek nie ma do dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę. Poproszę panią dyrektor zarządu dróg miejskich o miejsca parkingowe przy ulicy Kasprzyckiego. Taką pulę pieniędzy na parkingi, bo swego czasu były takie. W tej chwili tego nie ma. W tym momencie chciałabym też powiedzieć, że nie mówię, że na pewno tego nie zrobimy, natomiast musimy najpierw zrobić to, co jest priorytetem. Jeżeli wystarczy nam pieniędzy, to zrobimy jak najbardziej. Oczywiście utrzymanie ulicy Kasprzyckiego to jak najbardziej ma to w tym. Natomiast jeżeli chodzi o zorganizowanie tego parkingu, myślę, że tak, natomiast nie chcę obiecywać, bo takiej puli na parkingi jako takiej nie ma. Panie prezydencie, tak jak pan i w tej kadencji poprzedniej podnosił kwestię istotnego funkcjonowania komunikacji tramwajowej, obecna modernizacja sieci tramwajowej właśnie to potwierdza, ponieważ dochodzą do mnie sygnały, jeżeli chodzi o funkcjonowanie komunikacji pomiędzy lotniskiem a Tarnem, w szczególności linia 18, kiedy te napełnienie autobusów w godzinach szczytu, czyli rano między godziną 6 a 7 i po południu pomiędzy godziną 15 a 16 jest bardzo duże. Sądzę, że zachodziłaby konieczność uruchomienia dodatkowego autobusu, może nie samej linii 18, czyli linii 3, ale takiego autobusu, który był przewidziany w związku z tym remontem, który my oczywiście wycofaliśmy się z takiego odrębnego autobusu, który jeździł za tramwaj. Na linii pomiędzy Tarnem a Placem Stycznia, ale biorąc pod uwagę te godziny pomiędzy godziną 6 a 7 rano i między godziną 15 a 16 jest wtedy i młodzież, i osoby wracające ze szpitala, też dużo jest pracowników. W tym momencie te autobusy mają bardzo duże napełnienie, mogą to potwierdzić pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy w tym czasie przeprowadzają kontrolę biletów. Jeżeli mógłby pan prezydent rozważyć możliwości tam bynajmniej jednego autobusu, dwóch kursów, to byłaby bardzo dobra sprawa. I druga sprawa, panie prezydencie, to już kwestia bardziej rekreacji, wypoczynku. Zapoznałem się szczegółowo tutaj z propozycjami na obecny sezon, jeżeli chodzi o działania w zakresie sportu, rekreacji, szeroko rozumianej też kultury fizycznej. Jest bardzo dużo spraw, projektów kierowanych do ludzi, powiedzmy, w sile wieku, tak? To są wycieczki rowerowe, to są różnej formie biegi, ale też, jeżeli można by rozważyć aktywność fizyczną skierowaną do osób, powiedzmy, taką grupę
numer 60+. To mogą być pewnego rodzaju też jakieś wycieczki, jakieś marsze. Mówię, to nie ma być to na zasadzie tego typu, żeby bardziej obciążyć, ale żeby te osoby bardziej zaangażować, żeby w tym momencie miasto też jakąś ofertę do tych osób mogło skierować. Dziękuję panie prezydencie. W kwestii dodatkowych kursów linii autobusowej, pan radny wspomniał o linii 18, myślę, że też problem po prostu z trójką jest, na ulicy Lotniczą w tym czasie start najedzie. Bardzo proszę pani naczelnik Kleczewską, aby zanotowała sobie te uwagi, dokonała stosownych pomiarów na pełni pasażerów i informację ustną w którym kierunku, czy też pisemną dla pana przewodniczącego rady przygotowała w związku z tym dodatkowym zapotrzebowaniem na kursy autobusów w godzinach 6-7 i 15-16. Natomiast bardzo proszę panią naczelnik Małgorzatę Radziewicz o udzielenie informacji co dla osób 60+. W ciągu najbliższego roku planujemy i czy będzie coś dodatkowo w tym zakresie wykonywane. Wysoka Rado, jeśli chodzi o ofertę rekreacyjno-sportową dla osób 60+, ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy mnóstwo, mamy kilka propozycji, jeśli chodzi o marsze Nordic Walking. Jest szkółka Nordic Walking, są rajdy rowerowe, no na pewno nie 60-kilometrowe, tylko do 15 km, więc ja poproszę panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, żeby przygotowała taki wykaz, szczególnie biorąc pod uwagę tych odbiorców, o których pan radny wspomniał. Naszego klubu Nordic Walking, gdzie mamy trzy rodzaje form aktywności. Taką sportową, gdzie chodzą nawet 70-80-latki, biorą udział w maratonach i marszach, ale dla tych spokojniejszych od kwietnia co środę o 18:30 odbywają się marsze z instruktorem nieodpłatne i każdy może wziąć w tym udział. I nie wierzę w to, że kto nie chce, to się z nami kontaktuje. A nasz klub co tydzień, w niedzielę organizuje wyjścia. I są to wyjścia zarówno dla osób zaawansowanych i dla osób, które chcą z nami pochodzić. Z naszej strony jest to oferta duża, a korzystam z imprez, jestem na takich imprezach, gdzie ludzie 60-70-letni niekiedy są sprawniejsi ode mnie i ja bym chciała być w ich wieku tak sprawny. Ja też jest to kolejna aktywność kulturalna, bardzo dużo imprez kulturalnych jest między innymi dedykowana tym osobom, które tak naprawdę już wychowały swoje dzieci w grupie i mają troszkę więcej wolnego czasu. Choć miałem okazję być ostatnio w teatrze naszym na niedzielnych koncertach. Tam około chyba 200 osób było. Przeważnie osób właśnie, myślę, że w starszym wieku i które sobie przychodzą na tą 12 na koncert posłuchać pięknej muzyki i ze symboliczną złotówkę, czy też przewidywane plenerowe w tej chwili różne koncerty lata na Starym Mieście, czy inne tego typu wydarzenia, eventy są dedykowane dla tych osób. Pani naczelnik jeszcze się zgłasza, chciałaby troszkę informacji. Chciałam tutaj też dopowiedzieć, że jeśli chodzi o imprezy kulturalne, w ramach festiwalu Lato na Starym Mieście organizujemy szereg imprez w różnych miejscach ciekawych architektonicznie w Grudziądzach właśnie dla tych osób starszych. To jest ogród botaniczny, czy to jest rynek główny, nie wspominając już na przykład o niedzielnych koncertach w teatrze i właśnie te koncerty cieszą się dużą popularnością wśród osób starszych. Naprawdę, jeżeli ktoś chce skorzystać z oferty nie tylko sportowo-rekreacyjnej, czy też kulturalnej, na pewno coś znajdzie dla siebie. Myślę, że ta oferta jest bardzo szeroka i nie jest skierowana tylko do osób w młodszym wieku. Na pana pytanie na temat wycieczek, jeżeli chodzi o osoby 65+, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku robi takie wycieczki autokarowe po okolicach Giełdza i po regionie naszym jednodniowe i one są właśnie skierowane do tych osób 65+, które nie dysponują własnym samochodem albo już nie jeżdżą samochodem ze względu na zdrowie. Więc osoby, które prosiły panią o pytanie, takie pytanie proszę serdecznie zachęcić. Wycieczki ruszają od kwietnia, mamy na razie 3 zaplanowane, ale jestem przekonany, że w drugiej połowie roku będziemy dalej kontynuować taką ofertę dla osób 65+. Dziękuję. Mam takie zapytanie, czy jest szansa, aby w tym roku ponowić wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 o środki finansowane z PFRON-u na dostosowanie sanitariatów i likwidację w części barier architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli dla uczniów większości, ponieważ w ubiegłym roku wniosek ten nie został rozpatrzony przez PFRON
gdyż PFRON nie miał wystarczającej ilości środków, aby to zadanie zrealizować. Jest na tą sumę, o ile wie, na ten projekt, jest zrobiony projekt kosztowiec. To nam opiewa, że miasto wydało w granicach 28 tysięcy, a 41 PFRON. I myślę, że no, należałoby dla tylko przyklasnąć, że te dzieci, załóżmy, się borykają z tym problemem, bo na pierwszym piętrze i na dole tego nie ma właśnie dla tych osób niepełnosprawnych. To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy podarnej pulmologii obiektu na Mieszka pierwszego. Co z tym obiektem? Wiemy, że tam stróż chodzi, że rozglądają, patrzę, już tam zaczynają niektórzy przez płot dochodzić, tak powoli zaczną rozbierać możliwe. Mnie się wydaje, że jest to doskonały obiekt, który by można było zagospodarować przez miasto w jakimś odpowiednim celu. Trzecie pytanie to jest wizytówka naszego miasta również na Armii Krajowej, podarnej policji. Wiadomo, że to jest napisane, że jest obiekt prywatny i tak dalej, bo ale jeżeli miasto nie ma wpływu, żeby tam zrobić porządek, no to ubolewam nad tym. Następne pytanie dotyczy Lotniczej ulicy, budynek parterowy, który no, już od długich lat tam istnieje i ludzie tam zagospodarowali się w różny sposób. Chodziłem, jak pracowałem w PGN-ie, nawet i pięterka sobie porobili. Budowany jest z tyłu obiekt, który ma być dla socjal, jako socjal. I myślę, że do tego budynku, jeżeli koszt nie przekracza jakiegoś tam remontu, by należało podejść, bo słuchy takie chodzą, że tam ma być to rozebrane. No to najprościej rozebrać, ale jeżeli to jeszcze się nadaje w jakiś sposób, to teraz okazja jest przez to, aby doprowadzenie sanitariatów do tego drugiego budynku, żeby tam to też zagospodarzyć. Ale to nie moja sprawa. Natomiast ludzie, ci, którzy tam mieszkają, mówią, że nam się niektórym bardzo dobrze mieszka, tylko żebyśmy mieli zamiast tych szamp pospolitych inaczej to zrobione. I ostatnie zapytanie jest moje dotyczące szaletów, o którym powiedziałem, że będę do skutku, co sesję przypomina naszej władzy, żeby w końcu na te szalety, które zostały zlikwidowane, na wniosek między innymi, jeżeli chodzi o sanepid. Sanepid kwestionował to tylko z złym stanem technicznym oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. W zamian na Placu Stycznia powstało. W różny sposób to jest eksploatowane i w różny sposób jest to sprawne. Natomiast na, tak jak już wspominałem dwie sesje przed tym, na ulicy Piaskowej i na Legionów nie ma tego. Co za coś. Ale dzisiaj rozmawiałem w sanepidzie i pytałem się, jaki powód był, więc tak jak już nadmieniłem, że stan techniczny i tak dalej. Natomiast odpowiedź około 2 lat temu, a może i więcej, była taka z ratusza, że mieszkańcy mają chodzić do marketów i tak dalej, bo wiecie co, dla mnie to jest śmieszne, bo już krytykują wszyscy, nawet ludzie z zagranicy, jak przyjeżdżają, żeby po prostu nie mieć gdzie szaletu pospolitego, która... A to są również bariery architektoniczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Szkoły Podstawowej nr 13 w Tarutnie, to wniosek już taki jest przygotowany, w najbliższych dniach będzie złożony do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, więc Pan Radny nie musi się w tym martwić. Jest taki wniosek przygotowany, sądzimy, że powinniśmy tego typu środki otrzymać. W przypadku budynku przy ulicy Mieszka I, on dewastowany nie jest, tutaj chciałbym to przede wszystkim sprostować. Obiekt jest ochraniany, cały czas tam są w nim stróże. Obiekt jest wystawiony na sprzedaż. Sprzedaż powinien, przetarg bodajże w najbliższym czasie powinien się odbyć. Pokazywały się poszczególne podmioty, które są zainteresowane przeznaczeniem tego obiektu choćby na dom samotnej starości, czy też na tego typu obiekt, ponieważ on
jeżeli chodzi o wyposażenie w środku, te bariery architektoniczne związane z pomocą osobom starszym, samotnym się nadaje, bo został przystosowany już architektonicznie. On lepiej wygląda od wewnątrz niż z zewnątrz, tak? Sam budynek. Oczywiście to, że się pytają osoby i interesują, nie oznacza, że w wyniku przetargu publicznego będzie to nabyte, bo mamy takie przypadki z nieruchomościami. Ostatnio, że mamy zainteresowanie ustne, czasami pisemne, ale jak przychodzi do przetargu, to nikt się po prostu nie zgłasza. Kolejne pana pytanie, czy sugestia, obiekty po byłej policji przy ulicy Armii Krajowej należą do osoby prywatnej. One nie są do samorządu. Wiem, że chyba spółka Zela ostatnio była właścicielem tych obiektów, miała tam jakiś pomysł, chyba z tego nic nie wyszło. Kto w tej chwili ma to, kto jest właścicielem, nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem, że też jest to wystawione sprzedaż, natomiast tak jak wielokrotnie powtarzamy na tej sali, jeżeli coś jest własnością prywatną, to tam samorząd nie może ingerować na własność prywatną. Oczywiście możemy wnioskować, jeżeli jest zagrożenie życia bądź zdrowia osób, które tam przebywają, z tego co wiem, bo teren akurat jest ogrodzony, więc tam osoby postronne nie mają prawa przebywać, to można tego typu rzeczy zgłaszać do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który to nie podlega prezydentowi Grudziądza, a wojewodzie kujawsko-pomorskiemu. Jest to organ państwowy. Budynek parterowy przy ulicy Lotniczej. Nie przewidujemy modernizacji tego budynku, ponieważ on tak naprawdę w docelowych planach jest przeznaczony rzeczywiście do wyburzenia z uwagi na brak dojazdu do tego budynku. Przy planowanej inwestycji, jaką był drugi etap trasy średnicowej, myśmy się do tego budynku jakby zbliżyli. Została tam odcięta droga dojazdowa, czyli podstawowy warunek, jaki jest konieczny do samodzielnego funkcjonowania budynku. W dokumentacji projektowej trasy średnicowej te budynki były przeznaczone do wyburzenia. Oczywiście, tak jak pan radny wspomniał, niektórym tam się bardzo dobrze mieszka. Zresztą widać to choćby po antenach satelitarnych, Kanal Plus, każdy ma. To jest chyba budynek, który ma największą ilość anten satelitarnych w mieście. Stąd też nie ma pomysłu na najbliższy czas, aby go wyburzyć. Rzeczywiście podobny rodonek już znacznie innym standardem jest wybudowany przez MPG na zapleczu tej ulicy Lotniczej. Kwestia szaletu ulicy Piaskowej Legionów. Myślę, że należałoby rozważyć postawienie podobnych szalet, jakie stoją przy choćby przy ulicy Królowej Jadwigi na dole na Błoniach nad Wiślański czy na Placu Stycznia i tego typu po prostu coś postawić. Weźmiemy to pod uwagę. Ruchu na ulicy Akacjowej. Czy można mieć nadzieję, że coś takiego będzie miało miejsce, bo tam zbliża się lato, a kurz, który się unosi po takiej szybkiej jeździe samochodu jest bardzo duży i naprawdę niekomfortową sytuację stwarza mieszkającym tam ludziom. Dotarły też, druga sprawa, dotarły do mnie głosy mieszkańców ulicy Osikowej. Na przełomie bodajże 2013-2014 przy tej ulicy odbywały się jakieś prace drogowe, chyba dotyczyły też związane z infrastrukturą i nastąpiło rozkopanie i potem pokrycie tej powierzchni, to znaczy ta powierzchnia ulicy Osikowej uległa podwyższeniu w taki sposób, że zalewa teraz ogródki i posesje. Mieszkańcy telefonowali i skarżą się i prosiliby o interwencję i jakąś pomoc. No i trzecie pytanie dotyczyło też punktu dla klientów energii, ale to już pan Czepek uzyskał tutaj odpowiedź, także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radna. Pani prezydencie. Pani dyrektor, są dwie możliwości, albo tam prace wykonywały miejskie wodociągi oczyszczalnie, układając swoje sieci kanalizacji sanitarnej. A czy tam są na Osikowej wiórki w tej chwili posypane, wiórki asfaltowe, czy... Nie wie pani radna. Myślę, że pani dyrektor nam odpowie. Teraz proszę. Tak, dokładnie. Na części są. I to jest to, co zawsze mówimy, proszę państwa. Ja podkreślamy to wielokrotnie, że ludzie przychodzą i mówią, że połóżcie nam wiórki i zróbcie nam tutaj. To jest nawierzchnia, która jest nawierzchnią zamykającą. Bo to się po prostu zrobi jedna warstwa i woda
nie wsiąknie już tak, jak wsiąkała, tak? Natomiast i to jest problem, tak? Bo z jednej strony zróbcie, z drugiej strony jest problem z odprowadzeniem wody, bo wiadomo, że nie ma kanalizacji. Ja tam jutro pojadę oczywiście i sprawdzimy, bo może choć będziemy interweniowali, natomiast o ulicę Akacjową, no możemy wprowadzić tam ograniczenie, natomiast no to jest tam, jest taka nawierzchnia, że trudno mówić, że tam ktoś jedzie szybko, no. Ja rozumiem, ale to jest na takiej właśnie zasadzie, że okej, dobrze, to też jak najbardziej damy to na Komisję Organizacji Ruchu, myślę, że nie będzie problemu, natomiast jest to jakby, no jest tam tak nawierzchnia, taka nawierzchnia, że trudno tam robić jakieś wykrywki. Na tej, no tak, no ale na to, że za szybko jeżdżą, bo nie do końca my mamy wpływ, tak, bo i tak w całym mieście obowiązuje 50 na godzinę, natomiast wiemy doskonale, maksymalnie 50 na godzinę, że to jest nieprzestrzegane. Niemniej jak najbardziej damy to na komisję. Dużo dzisiaj mówimy o modernizacji dorobiska tramwajowego. Ja chciałbym rozwiać swoje wątpliwości, albo też niewiedzę, którą mam na ten temat, bo usłyszałem ostatni pogląd na temat tej modernizacji taki, że budujemy na Starym Mieście dwutor, tak? Wąskimi ulicami będzie położony dwutor, tak? No, czy dwa? Czy mogę wiedzieć już? Jeden tor będzie przy ulicy Starej? Jeden podwójny. Rozumiem. Jeden podwójny jest. Będą nachodzimy na siebie te tory, tak? Dobrze, szanowni Państwo, przede wszystkim dwutor będzie w ramach tej modernizacji sieci tramwajowej od Tarpa po ulicy Solną, czyli mijanki w ciągu ulicy Legionów znikną, które dzisiaj mamy. Zostanie jedyna mijanka na samym rynku. Natomiast zniknęła również mijanka w ramach tej modernizacji pomiędzy ulicą Południową, ulicą Kraszewskiego, czy tam obok autowarnapy, Kurczaków, przerałem. Obrazowo już mówiąc, tam był pojedynczy tor, dzisiaj mamy tam już dwutor. To w ramach tej modernizacji również zostało zlikwidowane. Natomiast, aby dojechać do mijanki, która będzie cały czas na rynku, ulica Stara, ulica Wybickiego, częściowo są za wąskie, aby położyć dwutor, tam, aby jeszcze bardziej komfortowo mieszkało się mieszkańcom, zostały zlikwidowane zwrotnice tramwajowe. Dzisiaj mamy system zwrotnic i ta zwrotnica, ta szyna, która przeskakuje, jak tramwaj ma jechać albo nie jechać, uderza ich, lekkoce, jak to się mówi, tak? I są przenoszone drgania. W związku z powyższym będzie tam nowoczesne rozwiązanie techniczne, zastosowanie, tak zwana szyna podwójna, czyli one od tego miejsca, jak pójdą dwie szyny obok siebie równolegle, które się rozejdą na samym rynku i potem zejdą w ciągu ulicy Klasztornej, ale nie będzie zwrotnicy, czyli będzie to, można powiedzieć, pojedynczy tor, ale składający się z czterech szyn. O, tak najbardziej prosto, żeby to wytłumaczyć. Podwójne wizyty, takie dobrze. Kępową, nad Wisłą, ścieżką rowerową i Piotrem i Pawłem. I tam jest tak, ścieżka rowerowa jakby spowodowała to, zresztą na tej sali było na ten temat mówione, bo ona jest bardzo wąska, jest kolizja między spacerowiczami a jeżdżącymi rowerem i część spacerowiczów przenosi się niżej, nad Wisłę, ale na tym odcinku brak jest zejść nad Wisłę. A te zejścia, które funkcjonowały, nieutwardzone byle jakie, zostały po prostu przez spływającą wodę tak wyżłobione, że osoba piesza nie może tam zejść. Jest jeszcze inna rzecz, że poprzez tą wodę te wyżłobienia idą coraz wyżej. Mogą po pewnym czasie stworzyć zagrożenie. I czy nie można dwóch rzeczy zrobić? Zabezpieczyć tych wyżłobień, którymi spływa woda, żeby nie było dalszej erozji, jak również wykonać jakieś zejść dla spacerowiczów na tamtym odcinku. Poprawi to bezpieczeństwo i komfort. No i sprawa związana również z tą skarpą. Ta skarpa jest tak zaśmiecona, zabrudzona. Na jesieni nie było tam najprawdopodobniej koszone. W krzakach przed polpakiem, dopiero po mojej interwencji,
sprzątnięto jakieś stare elementy meblowe od jesieni do wiosny, tam przeleżały, żeby po prostu sprzątnąć, ale tak godziwie ten teren, żeby to jakoś wyglądało. Bo ludzie, którzy przyjeżdżają w gości do Grudziądza, no są często prowadzeni nad Wisłę. Ja tego nie robię, bo można się napatrzeć na bałagan i jakieś te, ale niektórzy po prostu z przyzwyczajenia, gdzie idziemy nad Wisłę. A to też da... Chciałbym się w terenie znaleźć, ulicę Kąpowa wiem, Wiślana wiem, zejście do Wisły wiem, gdzie ten jest polopak, bo tego nie rozumiem. Do Piotra i Pawła, przepraszam. A, właśnie, czyli do Piotra i Pawła. Są tam dzikie wysypiska śmieci, to bardzo proszę panią naczelnik Majewanasiego zanotowanie i aby właśnie przyjrzeć się zaśmieceniu tego terenu. Jeżeli chodzi o zejścia, oczywiście jak państwo to doskonale wiecie, no nie przewidujemy w tym roku tego typu budowy, natomiast myślę, że jest to doskonały pomysł i bym namawiał pana radnego, aby w ramach choćby inicjatyw tych obywatelskich, w ramach budżetu obywatelskiego tego typu schody tam zbudować. Jeżeli chodzi o skarpę na Wiślańską, tutaj pan radny Antoni Wiśniewski pytał na zeszłej sesji o ruch i chodzi o cały skarb. Skarpę monitorujemy. Nie wystarczy zasypać poszczególne te erozje związane z wypłukaniem ziemi przez wodę opadowe. Czymś innym, bo to za chwilę będzie to samo. Trzeba po prostu całą skarpę przebudować i zbudować mury oporowe. To jest ta inwestycja, to nie jest kilka czy kilkanaście tysięcy, wchodzimy w setki tysięcy, jak nie w miliony, jeżeli mówimy o skarpę nad Wiślańską. Natomiast ścieżka rowerowa rzeczywiście jest problemem takim w tym miejscu, tutaj mamy cały czas ścieranie się różnych środowisk, tych pieszych, tych matek z dziećmi i tych rowerzystów, tak? Bo każdy chciałby tam spacerować i się poruszać. Myślę, że jakimś rozwiązaniem docelowym mogłoby być poprowadzenie ścieżki rowerowej na dole Wisły. Czyli idąc, ścieżka rowerowa od ulicy Portowej przechodzi pod mostem. Gdyby dalej ją wzdłuż skarpy, u podnóża, ale skarpy puścić i tą ścieżkę rowerową włączyć przedłużenie ulicy Wiejskiej na wysokości żwirowni pana Burczyka i połączyć ją dalej ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Kalinkowej i dalej Sieleckiej. Jest to na pewno zadanie na nowy jakiś projekt unijny, choćby na same city, o czym ci radny Kapusta mówił, o ścieżkach rowerowych. Prezydent też wspominał na początku o powstającej w tym roku koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych. Jeżeli ją też jakby jeszcze raz ponowił prośbę pana prezydenta, jeżeli państwo no, mieszkacie w różnych częściach, spotykacie się z mieszkańcami, a macie jakiś pomysł na uproszczenia, bardzo proste, w zakresie ścieżek, czy też chodników naszych, to proszę je zgłaszać do Zarządu Dróg Miejskich. Będą te wszystkie rozwiązania wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowej koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych. Natomiast tam nie macie schodów, tam jest zejście przez mieszkańców, rozumiem, do Wisły. Bo same schody to jest to inwestycja, powiem tak, no, czasami 200-300 tysięcy, żeby pobudować nowe. Przykładem są schody tutaj, które nam się posypały niedaleko ratusza, za ułanem dziewczyną. Mamy schody, gdzie doraźnie robimy remont, ale tak naprawdę trzeba nową koncepcję zbudować, nową dokumentację techniczną i wydać je po prostu żelbetem, żeby one właśnie przy okazji pierwszego deszczu nie popłynęły. Tego typu erozje też powiem, no mamy choćby tutaj za Górą Zamkową, więc dalej w Skarpie Wiślanej, tam mamy takie wielkie leje już też no, w tej chwili zabezpieczone w ramach właśnie Wiślanej Trasy Rowerowej. Problemy nam się będą pojawiać wszędzie tam, gdzie są zejścia na dół do samej Wisły, czy też to, o czym kiedyś pan radny Michał Czepek zaczął się dłużąc, zejście do samej tam rzeki Ludniczanki z osiedla Rządz. Też mamy schody drewniane, które też wymagają remontu. Oczywiście pani naczelnik, mam nadzieję, że zanotowała ten temat i postaramy się panu radnemu poinformować o wynikach tej wizyty w terenie. Dziękuję państwowi za pytanie o możliwość zamiany gruntów znajdujących się nad jeziorem Rudnickim. Grunty te mają posłużyć nowej lokalizacji Solany. Chciałbym się zapytać, czy Lasy Państwowe udzieliły jakiejś odpowiedzi w tym temacie i co się w tej sprawie dzieje?
Dziękuję, panie prezydencie. Możliwość zamiany gruntów leśnych na jakieś inne grunty też leśne. Tylko aby tego typu możliwość była dokonana, muszą być spełnione podstawowe warunki, jakimi jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu. Czyli w momencie, gdy dokonane zostanie najpierw zmiana studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zmieniająca przeznaczenie terenu danego obszaru lasu na jakiś inny teren, potem po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który mówi, że w danym areale leśnym ma być przeznaczenie jakieś inne, musi być wykonana wtedy wycena danego areału, już, ale z nową funkcją, która będzie uchwalona w planie miejscowym, wtedy oczywiście Lasy Państwowe tego typu zamiany dokonują w stosunku 1:1, czyli wartość danego terenu za inny teren, teren miejski, leśny na przykład. Myśmy z lasami dokonywali w historii wielokrotnie różnych zamian, choćby ostatnio w okolicach właśnie Jeziora Rudnickiego tereny wzdłuż ulicy Południowej, poszczególne małe działki, które przylegają do plaży miejskiej, Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku. Tam były pojedyncze małe działki, choćby te domki wypoczynkowe, które tam przylegają, które były kiedyś domkami, na dokonać. Zgadza się, że uchomiona, tak? Bo w tej sprawie coś się już dzieje i miasto już poczyniło jakieś kroki, żeby jakby tą całą procedurę formalno-prawną przejść po to, żeby dokonać zamiany. Jak wspomniałem, aby dokonać zamiany gruntów. To jest moje pytanie, czy już ktoś, czy ten proces się już rozpoczął? Między innymi w dniu jutrzejszym odbywa się takie spotkanie właśnie z zespołem do spraw dyslokacji tych solanek do Lasu Rudnickiego, gdzie mamy otrzymać podstawowy dokument, jakim jest karta informacyjna tego przedsięwzięcia, na podstawie którego będziemy mogli pytać poszczególne instytucje o tą zamianę. Że zamiana naprawdę jest na samym końcu bardzo, bardzo długiej listy rzeczy, które trzeba wcześniej dokonać. To jeszcze, jeśli pan prezydent był w stanie szacunkowo oczywiście określić czas, czyli to jest rok czasu, 2 lata, 5 lat, to taka procedura może trwać. Jak długo to trwa? Bo ja niestety nie wiem, jak długo to trwa. Zmiana strony uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy trwa minimum 2 lata. W niektórych gminach, choćby jak w gminie Grudziądz zakolejącej miasto, ostatnio 5 lat trwało. To jest podstawowy warunek. Musimy studium zmienić przeznaczenie terenu. Jeżeli studium jest uchwalone i obowiązuje, zakładam takie minimum. Ostatnią zmianę, jaką dokonywaliśmy w latach chyba 2009-2011, trwały te prace 2 lata, dokonywaliśmy zmianę studium w całym mieście. Później zmiana studium częściowa, która dotyczyła lokalizacji elektrowni gazowej w Grudziądzu, trwała po 1,5 roku. Natomiast całego miasta to jest około 2 lat. Słucham? Mówię, ta zmiana studium w przypadku elektrowni nie trwała chyba nawet całego roku, czyli jakby z tego wynika. Zawsze, natomiast pytanie, panie radny, nie wiem, czego pan zmierza, na jakiej chęci. Nie, no po prostu jest to inwestycja, na którą czekamy wszyscy mieszkańcy tego miasta czekają na tego typu inwestycje. Chciałbym się dowiedzieć po prostu, jakie są rady czasowe, jeśli chodzi o te rzeczy. Ja pan radnemu odpowiadam. Ustawa o planowaniu przestrzennym. No tam są poszczególne terminy ustalenia, uzgodnienia zapisane. My tutaj prawa nowego nie stworzymy. Możemy mieć chęci dobre, natomiast musimy przestrzegać przepisów prawa. Są różnego rodzaju. Samo studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania wymaga opinii prawie 45 różnych innych urzędów. Więc tak wygląda procedura zmian. Rozumiem, że jutro się odbywa spotkanie i ta procedura zostaje rozpoczęta. Tak mam to rozumieć? Ja. Panie radny, ja zapraszam na to spotkanie, że pan chce tutaj pokierować zmiany. Nie wiem, co jutro się odbędzie na spotkanie, mogę panu powiedzieć, co było. Więc jutro będziemy na ten temat rozmawiać, tak? W której to spotkanie, jeśli można wiedzieć, gdzie? U mnie w gabinecie o 14 zapraszam. Dziękuję, na pewno skorzystam się z tego. W stosunku do tego, co powiedział pan przewodniczący Kapusta odnośnie solanek, trochę jestem zdziwiony. To, czy to oznacza, że realizacja koncepcji solanek w kolejnym okresie programowania jest nierealna? Jeżeli pan prezydent mówi teraz, że musimy zmienić studium uwarunkowania, będzie to trwało 2 lata plus zmiany planu przestrzennego kolejny rok, czyli jesteśmy w roku 2017, tak? Czyli jaki sens jest, przecież to sam pan proponował, aby umieścić tą inwestycję w ZIT-ach, o ile dobrze pamiętam, bądź żeby ją finansować w kolejnym okresie programowania. Jeżeli nie w tym miejscu, to w jakim miejscu, jaki pan ma pomysł na realizację tej inwestycji?
To jest moje pytanie. Drugie pytanie odnośnie punktu obsługi klienta energii. To trochę ze zdziwieniem przyjąłem informację, że pan prezydent jeździ i prosi prezesa Bińskiego, bowiem chciałbym przypomnieć, że gmina miasto Grodziąc, jak i podległe jednostki, szkoły, muzea, także prawdopodobnie spółki komunalne są klientami energii. Więc proponowałbym podjąć działania zmierzające do zmiany operatora, dostarczyciela energii. Dzisiaj mamy wolny rynek. Równie dobrze dostarczycielem może być PGE, może być Tauron. Rozpisać nowy przetarg i w warunkach przetargu zapisać, że ten, który zdobędzie, proponowałbym też włączyć do tego gminy, które mają tworzyć ZIT, czyli te gminy ościenne, tak, które również są zainteresowane tym, aby ten punkt znajdował się w Grodziącu. Zatem proponuję, aby podjąć realne kroki, chociażby rozpisać przetarg, w którym będzie zapisany warunek, że operator musi mieć punkt w Grodziącu. Jeśli wygra Energa, będziemy mieli punkt energii. Jeżeli wygra firma konkurencyjna, Tauron, PGE, to będziemy mieli punkt firmy konkurencyjnej. Będzie to impuls też dla mieszkańców, że trzeba zmieniać operatora. I to pewnie nic lepiej nie działa na pana prezesa, niż odejście klientów, tak istotnych klientów, jaki jest na przykład gmina i spółki komunalne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo mnie dziwi postępowanie energii w kontekście też inwestycji. To mnie bardzo niepokoi. Tak? Trzeba pamiętać, że Energa nam tutaj bardzo dużo obiecywała. Mówiła też o kształtowaniu wizerunku. No nie zbuduje tego wizerunku, podejmując tego typu działania. Więc to też jest jakiś argument dla prezydenta, że no, ta inwestycja jednak, jeżeli Energa traktuje poważnie mieszkańców, to nie chodzi tylko o mieszkańców, ale klientów, to trochę dziwi to postępowanie. To jest taka, myślę, propozycja do rozważenia, jakieś argumenty, które być może trzeba wykorzystać w negocjacjach z koncernem Energa. Nie porównywałbym też nas do Kalisza, bowiem tam struktura dostawcy energii jest zupełnie inna niż akurat w Grodziącu. Kolejne pytanie dotyczy ZIT-ów. To, o czym pan prezydent mówił, wracam do pewnego starego pomysłu zlokalizowania w Grodziącu takiego centrum eksperymentalnego. Czy w ramach ZIT-ów jest możliwe realizacja tego pomysłu? Czy jest to rozważane? Przypominam, lokalizacja na Błoniach, później propozycja z Iklerza, która no, nie została tam do końca przyjęta, ale cały czas ta koncepcja nie jest realizowana. Ja myślę, że z punktu widzenia gmin ościennych akurat zrealizowanie takiej inwestycji, która będzie podnosiła, wpływała na podniesienie jakości kształcenia z młodzieży w gminach ościennych, a jednocześnie Grodziącowi da ten taki impuls jako ośrodka, który jest w takim no, oznaczeniu ponad lokalnym, tak, czy wiodącym ośrodkiem. Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie pana radnego odnośnie lokalizacji dla przyszłego kompleksu sportowego. Ja nie znam innego pomysłu lokowania solarnych niż ten, który przedstawił państwu prezydent Grodziąca nad jeziorem Dudnicy. Więc nie wiem skąd takie jakieś tutaj wątpliwości. Cały czas prezydent podtrzymuje swój pomysł, aby w okolicach jeziora Rodnickiego za plażą miejską pomiędzy jeziorem Rodnickim a ulicą Południową zdyslokować przyszłe solanki w oparciu o partnerstwo publiczne prywatne. Więc ten pomysł nadal jest aktualny i prezydent go podtrzymuje. W przypadku PGE pan radny wspominał dostawcę energii, czy to jest PGE, czy to jest Tauron, czy to jest inny, czy to jest Enea, czy to jest inny dostawca energii elektrycznej. Nie sądzę, aby wyjście na wolny rynek z Grudziądza z dostawcą energii elektrycznej było dobrym rozwiązaniem w sytuacji rozmów z koncernem Energa. Podam bardzo prosty przykład. W zeszłym roku miasto Toruń ze swoim choćby oświetleniem ulicznym i energią na dostarczanie energii na potrzeb komunikacji miejskiej, czyli dla tramwajów, wyszło właśnie na wolny rynek, czym jak gdyby sobie zamknęło możliwość negocjowania z energią w dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej. Prawo ma być tak skonstruowane, że dopóki obowiązuje stara umowa, ta zawarta kilkanaście lat temu z dostawcą energii, dopóty możemy ją sobie aneksować i negocjować.
jeżeli idziemy na wolny rynek, wtedy już każdorazowo będziemy musieli ogłaszać przetarg na dostawcę energii. Szumnie w mediach ogłoszony super sukces Torunia przy zmianie dostawcy energii tak naprawdę spowodował, że dziś Toruń płaci około 8% bodajże więcej za 1 kWh za energię elektryczną niż my, którzy nie poszliśmy na przetarg, a twardo negocjowaliśmy z Energą dostawę cen na oświetlenie uliczne i na nasze tramwaje. Więc niekoniecznie zmiana dostawcy spowoduje, że będziemy taniej płacić. Może to spowodować znacznie więcej. Ja osobiście prowadzę takie rozmowy, choćby ze spółką Energia Oświetlenie z Sopotu, dotyczące każdorocznie cen na dostawę, z Energią Obrót, Energia Oświetlenie. Twarde inne rozmowy mamy na temat konserwacji oświetlenia na zmianę dostawcy energii elektrycznej, aczkolwiek nasze niektóre spółki już prowadzimy tego typu postępowania przetargowe. Myśmy na przykładzie kilku szkół zmienili dostawcę energii elektrycznej z energii na Enea. I suma summarum chyba to nie wyszło też dobrze, bo gdybyśmy pozostali przy energii, byśmy taniej płacili. Więc trzeba sobie rozważyć, co za co. Natomiast, jak wspomniałem, pan prezydent Robert Malinowski prowadzi rozmowy z panem prezesem Bilińskim i myślę, że te rozmowy dojdą do jakiegoś sensownego rozwiązania, aby taki punkt Biura Obsługi Interesanta w Grudziądzu powstał. Też nie rozumiem żadnego sugestii, że kraj jest jakimś innym miastem. Energia, przypominam, powstała z połączenia 8 zakładów energetycznych dawnych województw. Był to Koszalin, Słupsk, Gdańsk, Elbląg, Toruński Zakład Energetyczny, Kaliski, chyba Płock i Włocławski, Płocki. To wszystko się połączyło, mamy dzisiaj energię i w większości tych miast, poza dużym, jakim jest Gdańsk i chyba biurem w Toruniu, została reszta tych biur obsługi interesanta zlikwidowana. Kolejne pana radnego pytanie dotyczące zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Ja do końca, szczerze mówiąc, nie zrozumiałem samego pytania, ponieważ tutaj informowaliśmy państwa radnym, gdzie ma się znajdować, czy jest planowane w naszym mieście centrum tak zwane doświadczalne, które uzupełni ofertę edukacyjną naszego miasta. Tego typu zapis został wpisany do strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie w Grudziądzu ze środków Urzędu Marszałkowskiego ma tego typu punkt powstać. Częściowo ten pomysł został już powielony w projekcie wersji trzeciej Regionalnego Programu Operacyjnego. Inną kwestią jest, gdzie go ulokować, bo to jest jakby oddzielny temat. Pan radny kiedyś z radnym Michałem Czepkiem złożyliście propozycję, aby tego typu punkt ulokować choćby w Młynie przy ulicy Kili Skłodowskiej na Alejach 23 stycznia. Tylko mogę ze swojej strony powiedzieć, że w tej chwili jest chyba dobry moment, aby próbować negocjować odkupienie tego młyna przez samorząd i rozważyć tam umieszczenie jakiegoś obiektu użyteczności publicznej. Jak wiemy, no, własnością było to spółki Puch i Pierze. No, w świętej pamięci już pan prezes Mielewczyk zginął w katastrofie lotniczej. W tej chwili mamy tam już inne osoby zarządzające i nawiązaliśmy z nimi kontakt. W tej chwili chcemy się dowiedzieć, za ile byliby w stanie odstąpić cały ten obiekt. Wstępna wywoławcza kwota to 1 200 000, z tego co pamiętam. Myślę, że jest to za drogo jak na taki obiekt, ale negocjacje tam trwają. Lista była odpowiedź czasów państwowych, że taka procedura jest dozwolona i to jest tylko aspekt prawny. To rozumiem, że wiedzieliśmy o tym 2 lata temu. Dlaczego nie chcieliśmy innych procedur już wcześniej? Czyli dzisiaj już byśmy byli na etapie, powiedzmy, końcówki, nawet przy tych ekstremalnych, bardzo długich terminach zmiany studium uwarunkowań. To jest pierwsze, no, taka jest pytanie, czy konkluzję tego. Co do energii, to ja tylko sugeruję, że warto połączyć te dwie rzeczy. Warto to połączyć, jeżeli pan prezydent tak ostro negocjuje stawki energii, bardzo dobrze, ale może te negocjacje włączyć
ten punkt i może żebyśmy to robili, znaczy żebyście Państwo to robili, czy Panowie robili wspólnie, nie na zasadzie takiej, że prezydent stutysięcznego miasta jedzie i prosi prezesa energii o coś tam, a drugi wiceprezydent negocjuje stawki. No róbcie to razem tak, żeby to było z korzyścią i może ten punkt wtedy można tutaj utrzymać. Nie oceniałbym też absolutnie zmiany operatora na podstawie 5 szkół czy 3 szkół. Dziwię się, że taka decyzja została w ogóle podjęta. Nie wiem, jaka była idea tego, żeby 3 szkoły akurat wyłączyć i miały innego dostawcę energii. I nie dziwię się, że tutaj wynegocjowano słabą stawkę. Pragnę zwrócić uwagę, że w wielu miastach gminy robią scentralizowane zakupy. Nie szkoła, nie jedna jednostka, tylko całe gminy. Tak? Na przykład Gdańsk-Ugon. Gdański obszar metropolitalny występuje jako jedna jednostka. To jest kilkadziesiąt gmin, które startują w jednym przetargu i są zdecydowanie silniejszym partnerem i uzyskują dobre stawki. Więc być może trzeba przeanalizować, jak to chodzi w kraju, nie tylko w Toruniu, na przykładzie jednego miasta. Co do tego centrum eksperymentalnego, czy Centrum Kopernik, cieszę się, że jest rozważana propozycja odkupu tego młyna. Dalej twierdzę i uważam, że to jest bardzo dobra lokalizacja na jakiś cel publiczny, być może właśnie na to centrum eksperyment i na pewno będę popierał działania zmierzające do odkupu przez gminę tego obiektu. Dziękuję. Nie dotyczyła 3 szkół, panie radny, tylko większości szkół z tych kilkadziesiąt obiektów. Przykład, który podałem, to odbiór z energii elektrycznej znacznie większego niż miasto Grudziądz, dużego miasta Toruń, który w zakresie zużycia energii elektrycznej ma prawie 3-krotnie większe zużycie, jeżeli chodzi o oświetlenie ulic, więc nie małego gracza, który właśnie poszedł na otwarty przetarg. To, o czym pan radny mówi, jest centralizowanie zakupów, oczywiście tego typu rzeczy podzielą się w Grudziądzu. Przypominam, że w ramach projektu unijnego realizowana jest w tej chwili tak zwana grupa zakupowa. W ramach grupy zakupowej wszystkie jednostki podległe samorządowi miasta Grudziądz, w tym również spółki miejskie, szpital, będą dokonywały sumaryczne zakupy